Tak naprawdę dopiero przy 40. filmie pojawił się pierwszy klient, który zresztą i tak nie został sfinalizowany, bo też duża część osób myli działanie w internecie z nachalną reklamą. Korzystając z darmowych zasobów, 95% stron dasz radę samemu ogarnąć, tak? Część osób, która chce pozycjonować swoją firmę czy też swoją stronę, skupia się na wyszukiwarce Google, a często nie widzi też potencjału właśnie filmów na YouTubie, które są wyświetlane nie tylko na YouTubie, ale też właśnie w Google. Ja też zakładając kanał, wiesz, w ogóle nie wiedziałem, w którą stronę tutaj moje życie zawodowe pójdzie, nie? Założyłem go, żeby mieć klientów na usługi, a po roku kasowałem telefon z moich opisów, bo już tych telefonów było tyle. Jest takie fajne hasło, które często warto dać, to jest trochę z pogranicza manipulacji, nie oszukujmy się, perswazji. Często daję właśnie na stronach swoich klientów. Mój dzisiejszy gość pomógł tysiącom Polakom stworzyć własne strony internetowe. Jest nim Dariusz Pichalski. Cześć Dariusz, czy mógłbyś się przedstawić słuchaczom? Cześć Przemku, witam Ciebie, witam Twoich słuchaczy. Tak, nazywam się Dariusz Pichalski, prowadzę na YouTubie na dzień dzisiejszy przynajmniej i mam nadzieję, że tak zostanie, największy kanał o tworzeniu stron internetowych na WordPress, gdzie pokazuję właśnie, jak taka osoba ze średnią znajomością przeglądarki internetowej, korzystając jedynie z darmowych zasobów, jest w stanie sobie od A do Z wyklikać własną przestrzeń internetową, czyli własną stronę lub własny sklep, lub też bloga, tak? Ale też poruszam tematy około marketingowe, nazwijmy to tak, no bo samo założenie strony też nie wystarczy. Trzeba tą stronę jeszcze wypromować, żeby ktoś na nią trafił, tak? Więc tym się zajmuję obecnie zawodowo. Kanał otworzyłem z myślą, aby pozyskiwać klientów na usługi, na usługę tworzenia stron internetowych. Jednak z czasem wyewoluowało to w ten sposób, że nie byłem w stanie przerobić tych wszystkich zleceń, więc jeśli ja nie mogę stworzyć strony osobiście każdej osobie, która tego potrzebuje, która się ze mną kontaktuje, no to wydałem własne kursy online, między innymi właśnie kurs tworzenia stron internetowych, gdzie każdy może sobie krok po kroku taką stronę wyklikać. Z perspektywy mojej jest to lepsze też finansowo, mogę skalować się, swój biznes w ten sposób, a ze strony takiej osoby, która taki kurs kupuje, sama chce sobie stworzyć stronę, wychodzi na pewno takiej osobie to taniej, tak? Więc jest to też rozwiązanie budżetowe, aczkolwiek też niekoniecznie musi od razu kupować mój kurs, no bo mam ponad 500 filmów darmowych na YouTubie, więc dla większości też ten darmowy content wystarcza. Więc tak po skrócie. Na Twojej stronie internetowej znalazłem też, że jesteś specjalistą Google, ale tak do końca nie wiem, co to znaczy. Czy mógłbyś powiedzieć? Tak, można sobie, jest taka strona, tu możemy też podlinkować, na której można zrobić różne certyfikaty od Google'a. Od takiego najprostszego, internetowe rewolucje, gdzie tak naprawdę jego zrobiłem z marszu, poprzez trudniejsze certyfikaty, między innymi właśnie certyfikat reklamy w wyszukiwarce Google Ads. I nie jest to proste, mi się udało to zdać za drugim razem. Pytania są randomowe i nie można tych pytań, że tak powiem, znaleźć w internecie, ani odpowiedzi, także to tutaj i też jest próg zdawalności duży, bo tam z tego co pamiętam, to było 2 lata temu zdawane przeze mnie, 80% bodajże trzeba było, 80%, żeby w ogóle zaliczyć. I tam jest mnóstwo tych, jest dużo tych kursów, niektóre są certyfikowane, jak na przykład właśnie kurs reklamy w wyszukiwarkach. Jest też kurs wideo marketingu, gdzie między innymi właśnie można zgłębić temat reklamy na YouTubie, co jest takie obecnie moim zdaniem bardzo niszowe, bardzo niewykorzystane przez dużą część osób, które chcą jakoś tam się promować marketingowo w internecie. Ale o tym pewnie jeszcze tutaj marketingu dojdziemy, tak? Więc w ten sposób. Więc jak najbardziej certyfikat jest wystawiany na imię, nazwisko, jest logotyp Google, więc upoważniam je, jak i każdą osobę do posługiwania się tym, że tak powiem, stanowiskiem. I oczywiście to zrobiłem pod kątem zarówno dla siebie, żeby zwiększyć swój skill, tak, swoje umiejętności, ale także pod kątem budowy marki osobistej. Właśnie dzisiaj porozmawiamy o Twojej ekspertyzie, a ja zawsze jak widzę eksperta, to zastanawiam się, jakie były jego początki, jak zaczynał i tak ciekawi mnie, jak wyglądała Twoja pierwsza strona, którą postawiłeś. Pierwsza strona była postawiona w roku 2010. Była to strona dla firmy to zajmuję się sprzętem budowlanym, koparki, ładowarki, transport tam materiałów sypkich. Ta domena jeszcze jest, istnieje, aczkolwiek ta strona już jest w innej odsłonie, też już starej, ale na klientowi na razie starcza, tak? To zrobiona była po znajomości. Myślę, że większość osób, która stawia swoje pierwsze kroki i stawia te strony gdzieś tam po znajomych, po rodzinie, dopiero później ci klienci są, tak? Albo ich nie ma, bo no, nie oszukujmy się, w tym biznesie większość osób nie zarabia i tak to wygląda. Ja zawsze lubię patrzeć statystyki i statystycznie to trzeciego roku życia, że tak powiem, nie dożywa 90% firm. I to nie mówię tylko o tej branży, tylko ogólnie o własnej działalności. Akurat jeżeli chodzi o tworzenie stron, to próg wejścia jest bardzo niski. Można to już zrobić nawet z jednym poradnikiem i postawiłeś tą stronę, ale jak zdobywałeś wtedy wiedzę? Bo wtedy nie było na przykład twoich poradników. Tak, nie było się. W ogóle może powiem też parę słów o sobie, jak to tak zawodowo u mnie to wyglądało, żeby też nadać taki kontekst. Ja mam, w tym roku skończyłem 40 lat, swoją pierwszą stronę postawiłem lat temu 13, no ale to było na czarno, tak? Ja wtedy ukończyłem taki kurs tworzenia stron internetowych HTML, CSS, tam w ogóle nie było o WordPressie i że tak powiem po tym 3-miesięcznym kursie ten cały temat został przeze mnie porzucony, no bo trzeba było szukać pracy, tak, żeby się utrzymać i znalazłem pracę taką, no powiedzmy, że fizyczną, której nienawidziłem przez 6 lat, pracując po 10 godzin dziennie i gdzieś tam cały czas to we mnie kiełkowało, aby w te strony internetowe iść też, no ale WordPress tak chwalony wszędzie był, dalej jest, to nie była moja pierwsza miłość, znaczy miłość od pierwszego obejrzenia, podchodziłem do WordPressa kilka razy, dopiero gdzieś tam za trzecim razem się udało i tak naprawdę, jak mówi Jacek Walkiewicz, większość takich rzeczy pozytywnych w życiu robimy, tworzymy, działamy z desperacji niż z inspiracji. Tak było w moim przypadku. No, że tak powiem, no w tej pracy już czar goryczy się przelał i trzeba było naprawdę coś z sobą zrobić, bo tam już no tak zakrawało to moim zdaniem o depresję w moim przypadku. Później jeszcze żona zaszła w ciążę, no i nie było, tak? Nie było kroku w tył. Trzeba było po prostu pracować. No i stąd właśnie powstał pomysł właśnie o tych stronach. I uczyłem się od zera tego WordPressa, nie było w Polsce, tak jak mówisz, poradników. Wszystko uczyłem się na kanałach anglojęzycznych, gdzie ten angielski też u mnie nie był jakiś świetny. W międzyczasie się uczyłem angielskiego sam dla siebie, żeby też podróżować. Wtedy wchodziły te tanie podróże lotnicze, więc też troszkę sobie oblatałem Europy. To też mi też pomogło złapać inną perspektywę niż właśnie chociażby z takiego małego miasteczka, gdzie mieszkam na co dzień, to też proponuję, tak, właśnie póki jeszcze macie okazję polatać i zobaczyć, jak ludzie żyją, jak robią interesy, gdzie indziej, po prostu złapać perspektywę, podróże kształcą, ale kształcą te osoby, które naprawdę chcą się, że tak powiem, zobaczyć coś więcej niż tylko spojrzeć na piramidy i wow, na zdjęciu wydawały się większe, tak? Więc zobaczyć ten świat, troszkę też mentalność ludzi, tak? No, ale to nie o podróżach będziemy rozmawiać. No i tak właśnie o tym WordPressie. I tak wpadłem na pomysł, aby założyć taki kanał w Polsce, taki zupełnie od zera i nagrywać takie filmy, jakich mi brakowało, gdy ja się uczyłem o WordPressie, prawda? Dużo mi pomógł wtedy kanał Marcina Osmana, gdzie właśnie on mi taki mental, że tak powiem, zaszczepił takiej samodyscypliny, żeby robić coś z perspektywą nie sprintu, a maratonu, tak? Więc sobie zrobiłem taki challenge, tak zchallenge'owałem się, że nagram 50 filmów w ciągu roku i cokolwiek by się nie działo, to ja te 50 filmów nagram, żeby po prostu konsekwencją, że tak powiem, to jak mówi Mirek Swarek, nie musisz być bardziej inteligentny od innych, wystarczy, że będziesz bardziej konsekwentny. I to też gdzieś tam mi weszło i nagrywałem, a te filmy początkowe, dużo miałem filmów, które trwały po 2 godziny, po godzinie, a nagrać taki film to jest tak naprawdę dzień, dwa, tak od A do Z, z obróbką, z optymalizacją, z tym wszystkim, prawda, więc to było dziesiątki, jeśli nie setki godzin i tak naprawdę dopiero przy 40 filmie pojawił się pierwszy klient, który zresztą i tak nie został sfinalizowany, to zlecenie. I zobacz, nie? Dopiero 40 filmów, a ile osób dotarłoby do 40 filmu? Większość, tak, czy to na YouTubie, czy to prowadząc swoje blogi, dużo widzę takich kanałów, blogów, gdzie są 3 wpisy i jest martwy już taki kanał, taki blog, prawda? Duża część osób, no, konsekwencja, lenistwo, no, jak zwał, tak zwał, tutaj decyduje, tak? Cienka jest granica między właśnie porażką a mistrzostwem. Kiedyś, taką ci powiem anegdotę, rozmawiałem z Kurą, Kura Workout, to jest taki kilkukrotny mistrz Polski w street workoutie i on mi właśnie powiedział, że jak jechał na swoje pierwsze mistrzostwa Polski, tam do Biłgoraju i tam było to mocno obsadzone, że tak powiem, z tego miasta i troszkę go tam sędziowie skrzywdzili, nie? On był dobrze, uważał wobec, no takie miał uczucie, że był dobrze przygotowany, że był na pewno na tyle przygotowany, był jego występ był taki, żeby stanąć na podium, tam ojciec go zawiózł i tam go skrzywdzili, że tak powiem, nie? W jego mniemaniu zajął 7. miejsce i chciał zrezygnować z tego, tak? Już powiedział ojcu, że to był jego pierwszy, ostatni start, skoro uważa, że był lepszy, nie wygrał, to koniec, nie? I zobacz, a później po tym, dopiero ojciec go namówił, żeby dalej wystartował i dopiero po tym zdobył tam chyba 4 czy 5 razy mistrzostwo Polski, nie? I zobacz, gdyby wtedy zrezygnował, to by dzisiaj nie był w tym miejscu, w którym jest, nie? Więc tak często, tak jak właśnie taki mem jest, nie? Gdzieś tam z kilofem idziemy po te diamenty i często jesteśmy już tyle taką warstwę ziemi i zawracamy, nie? Aczkolwiek to też nie ma co, jest też takie powiedzenie właśnie Fryderyka Karzełka, że jak koń zdech, to trzeba z niego siąść, tak? To też trzeba wyczuć ten moment, tak? Jeśli działamy rok, mamy na tyle samo zaparcia, konsekwencji, a działamy rok i nic nie widać, to trzeba też spojrzeć, tak? Że albo robimy coś my źle, albo robimy coś w złym kierunku, tak? Natomiast ja jakby widziałem w tym potencjał, tak? Skoro żyjemy w kraju dużym, prawie 400-milionowym, nie ma takiego kanału, a takie kanały anglojęzyczne sobie radzą, więc wystarczy to przeszczepić, nie? Tutaj. I to jest taki fajny tip dla takich osób, które szukają gdzieś swojego miejsca na YouTubie i nie wiedzą na przykład o czym nagrywać, tak? Zobacz, jakie kanały żrą, że tak powiem, w języku angielskim i też masz od razu ściągę, tak? Jakie tematy żrą, po wyświetleniach możesz zobaczyć, więc po prostu wystarczy to przeszczepić, tak? To jest taki właśnie jeden z moich tipów na pomysły na filmy, czyli zobacz to, co robią inni za granicą, zrób to u nas, tak? Albo nagraj filmy na 10 najczęściej zadawanych pytań przez Twoich klientów. Bo często tak, wiesz, ludzie sobie zadają pytanie, ojejku, ty masz 500 filmów, skąd ty wziąłeś tyle pomysłów? No ja nie wziąłem przez 2 dni pomysłów na 500 filmów, tak? Nagraj 3, a kolejne 3 ci się przez ten czas trafią do głowy, tak? Wymyślisz. I to będzie później za tobą tak chodziło, wejdzie ci to w krew, twój umysł już będzie za tym podążał, więc absolutnie teraz w moim biznesie temat filmu, jaki nagrać, to w ogóle takiego tematu nie ma. Tych tematów jest aż za dużo i trzeba też robić taką wewnętrzną, że tak powiem, selekcję, tak? Co będzie najbardziej dla widzów potrzebne, to co mi zapewni, nie wiem, większy rozwój, więcej klientów, więc po prostu najważniejsze zrobić ten pierwszy krok, żeby już być w procesie, tak? Bo to często też ludzie odciągają, to już nie tylko chodzi o YouTube, ale o wszystko, tak? Nie mam tego, nie mam tamtego, nie zacznę, bo to, bo tamto. Zacznij z tym, co masz tu i teraz, bądź już w procesie, tak? Żeby twój mózg już się przyzwyczaił do tej myśli, że już jestem, tak? Że chociażby najmniejszy krok, tak jak metoda Kaizen, zrobiłem najmniejszy krok, już jestem, tak? Więc i nie patrz się do tyłu, tak? Już ruszyłeś, jesteś w trasie, więc działaj i działaj. No i tak jak mówię, zakładaj zawsze perspektywę maratonu, najlepiej mówię minimum półroczną, roczną, nie skakać, nie zmieniać, wiesz, też nie oglądać się za pierdołami, jaki wybrać logotyp, jaką nazwę, jaki kolorek, to jest ważne, ale mówię, najważniejsze to zacząć działać, dając w moim przypadku wartość ludziom, tak? Bo też duża część osób myli działanie w internecie z nachalną reklamą. Ludzie mają zawsze 2 intencje idąc do internetu. Intencja rozrywkowa albo edukacyjna, albo idziemy oglądać śmieszne kotki, albo idziemy się nauczyć jak zrobić stronę, jak zmienić koło w Passacie, tak? A nie idziemy oglądać czyichś reklam, więc tutaj my musimy dostarczyć wartość, jak mówi Gary Vaynerchuk, tak? Daj, dopiero poproś, tak? I część osób kupi od ciebie, chcąc, że tak powiem, być uczestnikiem twojej społeczności w tym takim wymiarze, no powiedzmy premium, tak? Gdzie, no, tak jak u mnie na przykładzie, tak? Masz te 500 filmów darmowych, ok, fajnie, mogę z nich skorzystać, Natomiast jeśli chcesz mieć taką wiedzę skondensowaną, aktualną i oczywiście coś więcej niż tylko w darmowych materiałach, no to odsyłam Cię do kursów, nie? I 99 osób skorzysta z darmowej wiedzy, a ta jedna osoba przyjdzie, nie? I tak to moim zdaniem działa. Bardzo inspirujący wstęp, aż jak powiedziałeś o tych 40 filmach, to miałem aż trochę ciarki i jak najbardziej się ze wszystkim, co powiedziałeś, zgadzam. Przejdźmy teraz do tematu dzisiejszego podcastu. Jest nim stawianie stron przede wszystkim i chciałbym Cię zapytać o różnicę między stronami postawionymi w różny sposób, bo tak wspomniałeś, że zaczynałeś od HTML-a czy CSS-a i tak zastanawia mnie trochę, jaka jest różnica między WordPressem, między tymi popularnymi kreatorami takimi typu Wix czy Zyro, a HTML-em takim, myślę, że najbardziej od podstaw rozwiązaniu, więc jakie to są różnice pomiędzy tymi stronami? Słuchaj, no przede wszystkim są różnice czasowe. To tak jak masz trawnik do skoszenia, możesz sobie wziąć kosę i go skosić, a możesz wyjąć kosiarkę spalinową i to ogarnąć w kilka minut. Dlaczego WordPress? Ponieważ obecnie to jest chyba 43% wszystkich stron postawionych na WordPressie i WordPressowcy dążą, aby opanować rynek w 51%, czyli mieć tą połowę tortu ponad, żeby stron było na WordPressie i do tego dojdą wcześniej czy później, bo to cały czas idzie. I fakt, że teraz ta dynamika jest mniejsza, natomiast konsekwentnie WordPress będzie zabierał rynek, tak? Dlaczego nie WebWave, dlaczego nie Wix, tak? Ponieważ są to droższe tematy. Poza tym WordPress ma więcej, jest społeczność, tak? Jest większa społeczność, jest to open source, jest więcej dodatków, jest po prostu łatwiejsze, bo oczywiście można robić w CSS-ie, w HTML-u, podstawowa znajomość też się z czasem przydaje, zwłaszcza jeśli tworzysz zawodowo. Natomiast jeśli chcesz coś zrobić samemu, to jak najbardziej WordPress, korzystając z darmowych zasobów, 95% stron dasz radę samemu ogarnąć, tak? I też nie jesteś uzależniony od właśnie twórców rozwiązań typu WebWave, Webflow czy Wix, tak? Poza tym nawet zobacz pod kątem edukacyjnym, nie? Wpisz na YouTubie WordPress, a wpisz Wix czy Webflow. Zobacz, ile jest poradników. Chociażby to właśnie jest taka wskazówka. Jeśli chcesz zrobić sam, no to zobacz, ile jest poradników. O WordPressie nawet w języku polskim, moje filmy plus tam jeszcze kilka kanałów, to będzie około 1000 filmów, tak? Natomiast jeśli chodzi o inne te kreatory, to nie wiem, czy tam dojdziemy do setki. Więc w ten sposób. Dlatego też jedynym progiem wejścia, jeśli chodzi o WordPress, jest tak naprawdę zakup domeny i hostingu. Jest to Twoje, tak? Domena to jest taka Twoja nieruchomość, że tak powiem, wirtualna i hosting, czyli ten taki komputer, z którego wczytuje się Twoja strona internetowa. I to jest, opłacasz to, nazwijmy takim jak podatek od nieruchomości co roku. Nie są to duże pieniądze, bo na pierwszym roku to jest wejście, domena powiedzmy 15 zł i hosting około 50 zł, tak? Więc już ten pierwszy rok można zwalidować, że tak powiem, swoje umiejętności, można postawić, nie jest to jakaś inwestycja, która tam Cię wiąże, nie wiadomo z jakimi kosztami, tak? Po roku wiadomo, u każdego operatora jest drożej i to już jest powiedzmy tam 300-500 zł, a u niektórych operatorów już nie chcę wymieniać, nawet i 1,5, którzy tak trochę brzydko grają. Jest do tego WordPress i ja właśnie jestem maniakiem optymalizacji czasu i zwłaszcza właśnie w biznesie i często przedsiębiorcy zamiast skupiają się na tym, co robić, zamiast skupiać się też często, czego nie robić. Bo często jest tak, że warto lepiej poświęcić taką refleksję nad swoim biznesem i zobaczyć to, co przejada nam czas, tak? Jak pewne procesy możemy zoptymalizować, jak możemy uwolnić czas, nie? I tutaj też wchodzi zasada Pareto, tak? Zobaczyć na przykład, zasada Pareto, czyli 80/20, tak? Że 20% działania jest odpowiedzialne za 80% wyników i zobaczyć na przykład, które 20% działań marketingowych przynosi nam 80% klientów, które 20% naszych produktów przynosi, czy usług przynosi nam 80% zysku, tak? I skupić się tylko na tych 20%, a tę resztę wyciąć, tak? Bo nie ma sensu skupiać się na tym, na tych 80%, które tam gdzieś tylko 20% nam generują zysku, tak? Więc tak samo właśnie jest z WordPressem w moim przypadku, dlatego też WordPress po prostu jest szybki. Jest szybki, nie chodzi mi o wczytywanie się stron internetowych, tylko jest szybki właśnie w tworzeniu. Jak ja tworzę strony już dla klientów, to tworząc stronę numer, nie wiem, 100 którąś, to już mam wypracowane swoje procedury, co robię, w jakiej kolejności, mam też pozapisywane sekcje, całe podstrony, takie klocki Lego, które później układam nowemu klientowi w całość i jest to po prostu bardzo zautomatyzowane. I tak to. W ile czasu jesteś w stanie zrobić teraz stronę z tymi twoimi procesami? Taką podstawową, powiedzmy, do 5 zakładek? Tak. To też w zależności od tego, jak klient mi przyśle materiały, bo często jest tak, że klienci dzwonią, chcą na wczoraj, a później czekasz na 2 zdjęcia, 2 tygodnie, nie? Ale jeśli miałbym tak wszystko od A do B, że siadam o godzinie, powiedzmy, 6 rano, to myślę, że o 15 już mogę iść na trening, nie? Z taką stroną skończoną. Ciekawie, ciekawie. Bo jeżeli weźmiemy osobę początkującą, to myślę, że tydzień. Jak ty byś to ocenił? Tak, pierwszą stronę jak najbardziej tydzień. Chciałbym cię jeszcze dopytać, jak algorytmy i SEO patrzą na strony postawione w różny sposób? Czy jest tak, że WordPress lepiej działa pod SEO niż na przykład jakiś Wix? Nie wiem, jak działa Wix pod SEO, natomiast WordPress działa bardzo dobrze. Poza tym, tak jak tutaj rozmawialiśmy, mamy dużo darmowych rozszerzeń do WordPressa w postaci wtyczek. Są wtyczki typu RankMath czy SEO, które przyspieszają nam proces optymalizacji, tak? Prowadzą nas za rączka. Teraz jeszcze jak mamy ChatGPT, to już w ogóle. Ostatnio nagrałem na swoim kanale materiał o CopyMate. Jest to takie narzędzie, które integruje się z WordPressem i z poziomu właśnie CopyMate, działając na silniku ChatGPT 4, możemy planować, tworzyć treści na naszego bloga i planować je na przykład 1 dziennie, możemy nawet i 10 dziennie i merytorycznie naprawdę to się spina, tak? Natomiast szybkość tak samo. Jesteśmy w stanie teraz, tworząc stronę na Gutenbergu, gdzie ta edycja i tworzenie jest coraz bardziej proste, jesteśmy w stanie wykręcić wyniki na mobile w testach Google PageSpeed powyżej 90, więc to też pośrednio wpływa na wyszukiwalność, na SEO, na pozycję strony w wyszukiwarkach, tak? Więc jak najbardziej tutaj WordPress pod SEO będzie ok. I też tutaj chciałbym też zaznaczyć na temat wideo SEO, tak? Z racji tego, że jestem głównie youtuberem i też chcąc promować się, że tak powiem, w internecie, to tutaj duży nacisk składę na SEO, tak? Na wideo SEO. Pamiętajmy, że YouTube to jest w ogóle druga wyszukiwarka na świecie, zaraz po Google, ale też YouTube jest w ekosystemie, YouTube i Google to jest jedna firma, o tak. I teraz często zauważycie, że wpisując coś sobie w Google, to oprócz tych tradycyjnych wyników wyszukiwania, gdzie mamy na pierwszej stronie 10 stron, tak? Czyli ten niebieski tytuł, opis, to też często pojawiają się filmy. Najczęściej 3 filmy z danego hasła, nie? I tutaj jest mój taki właśnie protip, że część osób, która chce pozycjonować swoją firmę czy też swoją stronę, skupia się na wyszukiwarce Google, a często nie widzi też potencjału właśnie filmów na YouTubie, które są wyświetlane nie tylko na YouTubie, ale też właśnie w Google. Krótki przerywnik. Jeżeli dalej słuchasz tej rozmowy, to znaczy, że cię zainteresowała. Chcesz widzieć więcej rozmów tego typu? Zostaw teraz pod tym filmem łapkę w górę, daj oczywiście subskrypcję i w komentarzu zostaw taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Dziękuję i wracamy teraz do rozmowy. I dam ci taki przykład. Ja swego czasu optymalizowałem swoją stronę produktu kursu WordPress na tą frazę, żeby być na pierwszej stronie na frazę kursu WordPress. I maksymalnie udało mi się tam dojechać do 13 pozycji, czyli nadal byłem na tej drugiej stronie w Google. A na drugiej stronie w Google to często są, przeważnie są tylko ci, którzy piszą prace magisterskie. Tak ironicznie, ale zazwyczaj życie nie istnieje poza pierwszą stroną w Google, nie? Ale optymalizując 3 swoje filmy na YouTubie pod frazę kurs WordPress, teraz jak piszesz kurs WordPress, to na pierwszej stronie pojawiają się moje 3 filmy, nie? Które też, oprócz tego, że łatwiej na tą pierwszą stronę było mi trafić z tymi filmami, to po drugie są bardziej angażujące niż tekst, bo wideo jest multisensoryczne, działa na większość naszych zmysłów, oprócz węchu, oprócz smaku. Słyszymy, czujemy mowę ciała, tak? czy od razu, że tak powiem, czy rezonujemy z taką osobą, czy nie. Natomiast no, blog to jest tylko tekst, tylko wzrok. Poza tym podczas wideo, jeśli są to takie materiały jak mój na przykład, takie tutorialowe, edukacyjne, no to łatwiej jest po prostu coś pokazać, wytłumaczyć, niż napisać o tym, tak? Dając milion zrzutów ekranu na przykład, co gdzie można znaleźć. Więc to pod tym kątem jest fajne, multisensoryczność wideo, no i łatwiej jest na tą stronę w Google trafić. I teraz właśnie jak to zrobić? Nie ma takiej uniwersalnej zasady, że zrób te 10 punktów i będziesz, i twój film tam trafi, tak? Ja, że tak powiem, korzystając ze swojego doświadczenia, ze swoich prób i błędów, dzisiaj mogę na przykład stwierdzić, co na pewno pomaga w tym, aby trafić na taką pierwszą stronę w Google. Na pewno najważniejszy jest tytuł. Jeśli na przykład jesteście biurem rachunkowym działającym, nie wiem, w Sopocie, no to zamiast właśnie optymalizować, to znaczy fajnie mieć tą stronę zoptymalizowaną pod SEO, pod taką frazę, biuro rachunkowe Sopot, ale ja bym na pewno nagrał filmik właśnie, który będzie zoptymalizowany pod taką frazę, tak? Czyli nagrywacie filmik, jesteście tą panią księgową i po prostu tłumaczycie, kim jesteście, czym się zajmujecie, gdzie się zajmujecie i jak możecie pomóc swojemu klientowi. I teraz mamy taki film i teraz dobrze, aby w tym filmie często padała fraza biuro rachunkowe Sopot, tak? Czyli ta fraza, która, na którą chcemy się wypozycjonować. Też możemy, że tak powiem, sztucznie dodać tej frazy do takiego wideo, ponieważ jeśli dodamy sam film, no to Google go zczyta z języka polskiego, przetłumaczy go sobie na angielski, nie? Więc aby pomóc Google'owi zczytać treść naszego filmu, o czym jest, warto też dodać do niego napisy. Jest taka strona Happy Scribe, która bardzo dobrze tworzy napisy do języka polskiego. Ona jest płatna, tam często na Black Friday, ja też kupiłem, są oferty do zakupu w wersji Lifetime i tam ona właśnie dobrze tworzy napisy, tam jest naprawdę mało poprawek. Ja też właśnie jak już mam taki film jako niepubliczny na YouTubie, wrzucam do tego Happy Scribe i tam sobie te napisy poprawiam i sztucznie wtedy wpompowuję te frazy w te napisy. Oczywiście nie w każdym zdaniu, ale też ważne, aby dać na samym początku, nie? Czyli wiesz, jak ja mówię na przykład w filmie, cześć, w tym wideo powiem ci coś tam, no to ten pierwsze słowa po prostu wycinam, bez sensu, one nic nie wnoszą i tam na przykład wstawiam tą frazę, na której mi zależy, w napisach, tak? Czyli na przykład biuro rachunkowe Sopot. Plus, tak jak mówiłem, w tytule i w tytule na samym początku warto też powtórzyć w jakiejś odmianie tą frazę, nie? Czyli na przykład już mamy te biuro rachunkowe, no to na przykład mamy biuro rachunkowe Sopot, oferta, kontakt, księgowa Sopot. Gdzieś tam na końcu możemy dać, powtórzyć, nie? I dodać jakieś inne zapytanie. Czyli początek, tytułu. Dalej pierwszy akapit opisu. Opis jest coraz mniej ważny, ale jest, to trzeba go uzupełnić. I też w tym pierwszym akapicie, w pierwszym zdaniu, żeby ta fraza się pojawiła. Podobnie z tagami, dodać tagi i jako pierwszy tag, żeby to była ta fraza. Dalej miniatura. Google z miniatury szczytuje napisy, więc dobrze też, żeby tam w tej miniaturze ta fraza się gdzieś tam pojawiła, tak? I tak zoptymalizowany film ma szansę nawet z dnia na dzień pojawić się w Google, gdzie pozycjonowanie jest tak naprawdę procesem czasami kilkumiesięcznym minimum, a zauważyłem, że na niektóre filmy już z dnia na dzień, od dzisiaj publikuję, a jutro już na daną frazę mogą pojawić się w Google, więc jest to szybkie i darmowe i mało osób, mało firm to robi, nie? No bo teraz właśnie zobaczcie, no jeśli ktoś jest w takiej bańce jak ja, gdzieś tam zajmuje się tymi stronami, marketingiem, no to być może o tym wie i to zrobi, natomiast w takich branżach właśnie zupełnie niezwiązanych z tą bańką, czyli no, tak jak właśnie powiedziałem, no nie wiem, no księgowa, prawnik, sala weselna, to nikt tego nie robi, więc robiąc takie proste kroki, jesteście w stanie z dnia na dzień wskoczyć na pierwszą stronę, tak? To jest też świetna metoda na promowanie na przykład produktów cyfrowych. I to jest mój taki autorski, że tak powiem, protip. Jeśli chcecie zarabiać na swoich produktach cyfrowych, to właśnie to możecie wykorzystać mega do sprzedaży, za darmo swoich e-booków czy kursów. Bo zobacz, dałem Ci przykład pierwszy. Kurs WordPress, nie? Ktoś wpisuje i wchodzi na mój film z Google'a, który trwa 1,5 godziny. I w tym filmie ja nie odsłaniam wszystkiego, tak? Bo mój kurs trwa 12 godzin, a film trwa powiedzmy godzina 20, tak? Tam kilkanaście razy mniej. Więc jeśli to na zasadzie takiego webinaru, powiedzmy, nie? Tak jak masz webinar, ktoś przychodzi, dostaje zajawkę, no, chociaż wiemy, że z góry to będzie sprzedaż, ktoś chce więcej, kupuje kurs, tak? A tutaj taki film na YouTubie cały czas z takim webinarem, który na ciebie pracuje i klikają, wchodzą na niego osoby, które faktycznie chcą go obejrzeć, bo potrzebują, tak? I to jest kurs WordPress. Kolejny taki fajny tutaj przykład. Mam taki film Pozycjonowanie wizytówki Google Moja Firma. Jest dużo firm i mam taki film jak pozycjonować, który trwa pół godziny i w tym filmie też oczywiście odsyłam, kto chce więcej, to mam kurs, który trwa półtorej godziny. I też ten film darmowy, dobrze zoptymalizowany jest takim moim po prostu webinarem, przedstawicielem handlowym, nie? Taki dam Ci przykład zupełnie abstrakcyjny. Ostatnio patrzyłem, taka fraza, bo to też planując na przykład swój kurs czy e-book, musimy dać mu taki tytuł, który jest często wyszukiwany, nie? Albo gdzie jest ta grupa odbiorców duża, no jak ja mam kurs o pozycjonowaniu wizytówki, no to tych przedsiębiorców jest dużo, prawda? I też taki jest fajny przykład, patrzyłem, na przykład jest dużo właścicieli psów, czworonogów, ludzie kupują sobie pieska i jaki mają problem? No taki, że ten pies sika, gdzie popadnie. I zobaczyłem z ciekawości, jak ta fraza jest wyszukiwana, nie? Jak oduczyć psa sikania w domu. I zobacz, 2900 osób, prawie 3000 osób miesięcznie w Polsce taką frazę szuka i takiego filmu w Polsce nie ma. Są tam filmy jak nauczyć psa higieny, czystości, ale tak jak tutaj mówiłem, nie? Że to musi być ta fraza co do słowa. A co do słowa nie ma takiej frazy. Jak piszesz na Google, jak oduczyć psa sikania w domu, nie pojawia się żaden film. Więc jeśli ja bym był na przykład jakimś, nie wiem, jaki to jest zawód, nie wiem, trener psów, to nagrywam po prostu półgodzinny film, gdzie daję część swojej wiedzy, kto chce więcej, zapraszam na kurs i cześć. I tak to, nie? Więc wideo są moim zdaniem potężne narzędzie, które jest niewykorzystywane, tak? No, do promowania czy produktów, czy usług, czy właśnie chociażby kursów online, czy e-booków, czyli produktów cyfrowych. Dałeś naprawdę mnóstwo konkretów, ale nie wspomniałeś nic chociażby o tagach. Jestem ciekaw, jakie jest Twoje zdanie na temat tagów w filmach na YouTubie. A wspomniałem. Tagach? No tak, tylko w tym moim słowotoku może. Jak mówiłem o tytule, później mówiłem o opisie, a później mówiłem właśnie o tagach, a później przeszedłem do miniatury. Tak, dać tagów, frazę. Są różne stanowiska w tej sprawie. Ogólnie opis i tagi mają marginalne znaczenie, tak? To też widzę po shortsach, gdzie dodaję na przykład z telefonu, a dodając z telefonu shortsa tagów nie ma ani jednego, a nieraz ten film potrafi dobrze zaskoczyć, tak? Ale jak już YouTube daje taką opcję, no to oczywiście trzeba te tagi uzupełnić. I ja optymalizuję taki film właśnie pod daną frazę, żeby on na YouTubie i na Google się wysoko wyświetlał, no to tę frazę też w tagu jako pierwszą zamieszczam, żeby to był taki znak dla Google, dla YouTube'a, że no bo po co są tagi? To jest znak dla YouTube'a, dla Google'a, czego dotyczy nasz materiał. To było kiedyś bardziej, że tak powiem, przydatne, bardziej miało większą rolę, bo algorytm, sama ta sztuczna inteligencja YouTube'a nie była na tyle jeszcze wprawiona, aby zczytać, o czym jest Twój film, więc tagi były podpowiedzią. Natomiast teraz każdą klatkę YouTube przeskanuje, każde Twoje słowo, więc będzie lepiej wiedział, o czym jest ten film, niż Ty podasz to w tagach, tak? Więc dlatego to znaczenie tagów jest mniejsze. Jeszcze warto wspomnieć, że shortsy mają nieco inny algorytm, jeżeli chodzi właśnie o pozycjonowanie. A chciałbym Cię jeszcze zapytać o to mówienie tych fraz w filmie. Czy to naprawdę jest tak, że nawet jak nie da się napisów, to algorytm zczytuje, co mówisz i na tej podstawie Cię pozycjonuje? Tak, zczytuje, aczkolwiek musisz mieć naprawdę mega dykcję i, bo to mówię, to jest tłumaczone na język angielski, więc jak Cię źle zczyta, to jeszcze gorzej przetłumaczy to na język angielski, więc trzeba mówić też taki tip, nie? Jak już bez napisów, to mówić na tyle wyraźnie, a to właśnie widać też po Happy Scribe. Jak Happy Scribe jest dobrym narzędziem, jak ono szczytuje, nie? I często widzę, że na przykład ostatnio miałem to wideo o CopyMate, pisze się CopyMate, tak? CopyMate i ani razu Happy Scribe nie szczytał dobrze tego słowa. Więc Albo na przykład jeśli mówię, że partnerem mojego kanału jest firma Cyberforks, nie? To też ani razu, to jest to trudne słowo, jeszcze, wiesz, film mój po polsku jest, a tu jest taka fraza obcojęzyczna, więc on tego nie szczyta. Więc dobrze właśnie dać mu tą kawę na ławę, że tak powiem, czyli dać mu po prostu plik z Happy Scribe'a. Z innego narzędzia możemy też ręcznie pisać, z tym, że tutaj mega mi to ułatwia pracę, tak? A poza tym napisy sprawiają, że wideo jest bardziej angażujące. Dlaczego na TikToku teraz jest tyle filmów ma napisy? Bo czytamy, mimo że słyszymy, to czytamy, tak? Poza tym też nie doceniamy grupy niedosłyszących, a to jest bardzo duża grupa w Polsce, więc nie dając napisów tak naprawdę, no, nie dość, że ich marginalizujemy w jakiś sposób, no to tracimy ich atencję, tak? Naszych widzów, którzy mogli być naszymi najwierniejszymi widzami, chociażby właśnie z tego względu, że my jako jedyni dajemy napisy, tak? Że myślimy też o nich. No tak, bo... z mojego doświadczenia jak najbardziej napisy w filmach typu shorts naprawdę dużo dają, ale jednak dla mnie były czasochłonne, na pewno sprawdzę to narzędzie, o którym wspomniałeś. A jeszcze mam taką myśl, że w Polsce jednak jest trudniej, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, bo tak jak na przykład napisałbym w tytule rozmowa z Dariuszem Pichalskim, to na pewno gorzej by się to wypozycjonowało, niż gdybym napisał gość, myślnik, Dariusz Pichalski, tak jak ludzie wpisują wyszukiwarkę. Czy tak jest, czy jednak ta wyszukiwarka bierze pod uwagę kilka odmian danego słowa? No właśnie o tym powiedzieliśmy, nie? Że tytuł jest najważniejszy, żeby wpisywać w tytule frazę dokładnie taką, jaką ludzie szukają. Więc jeśli jest kurs WordPress, to ja patrzę, ile jest ta fraza wyszukiwana. Dlatego mówiłem o tym psie, nie? Że są filmy, jak nauczyć psa czystości i higieny, ale jak już piszesz w Google, jak oduczyć psa sikania w domu, to żaden z tych filmów nie będzie wyświetlany. Bo na YouTubie żaden z tych filmów nie jest identycznie ten tytuł podany na tacy. Więc po prostu to jest oczywiście moja teoria, moja praktyka. Ja tak robię. Nie mówię, że to jest jakieś, nie wiem, nie uzurpuję sobie prawa, że to jest prawda objawiona jedyna. Natomiast tak to z moich doświadczeń wynika, że patrzę, co jest wyszukiwane i tak samo tytułuję, nie? No bo zobacz, rozmowa z Dariuszem Pichalskim, no nikt tak nie wpisze. Jak ktoś, oczywiście wpisując moje imię, nazwisko, tak, wtedy ten film się może pojawić, nie? Czy nazwiesz to gość, Dariusz Pichalski, czy rozmowa, okej. Ale ja nie jestem, wiesz, Maryną Rodowicz, żeby duża liczba osób wpisywała, więc warto patrzeć właśnie pod tym kątem, ile osób wpisuje, nie? I teraz jak to sprawdzić? No też myślę, że będzie fajnie. Ale też jeszcze przerwę ci, no? Ponieważ bardziej chodzi mi tu o to, że w języku polskim jest znacznie więcej odmian jednego słowa niż w angielskim. Bo tak na przykład po angielsku mamy interview with John jakiś tam, czyli John. I John jest w wielu odmianach jednym słowem. A jednak w Polsce mamy Dariusz, Dariusza, Dariuszowi i tak dalej. Czy algorytmy są w stanie wyłapać, że chodzi o to słowo i potem na podstawie wyszukiwania dostosować to? Czy jednak trzeba czasem tak niepoprawnie gramatycznie pisać, żeby lepiej to algorytmy rozumiały? Wiem, rozumiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie będę czarował, że tak lub nie. Nie wiem. I myślę, że nikt tego nie wie. Tak naprawdę. Bo ogólnie czy na YouTube, czy na Google działanie algorytmów w 100% to nie jest tak, że masz taką checklistę, bo tam jest 100, jeśli nie kilkaset różnych czynników, które wpływają. Tak jak z organizmem. Nie ma tak, że jedz to, a tego nie jedz, będziesz zdrowy. To jest kilkaset różnych czynników. Geny, dieta, sposób bycia, stres, tak? Tak samo i tutaj. Czy też SEO. Wszystko ma tak naprawdę mały, ale ma wpływ. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego ja zawsze wpisuję tak, jak ma wpisać mi użytkownik, czy na YouTubie, czy na Google, nie? I teraz zacząłem właśnie mówić, jak to sprawdzić. Jest oczywiście planer słów kluczowych Google, jednak dopóki tam nie wydacie pieniążków, to on wam dokładnych wyników nie pokaże. Pokaże wam widełki, czyli na przykład między 0 a 100, a 100 a 1000 miesięcznie liczbę wyszukiwań. Natomiast jest takie rozszerzenie Keyword Surfer, które jest darmowe. Ja korzystam na przeglądarce Chrome, tak? Keyword Surfer i obok, w pasku Google, obok miejsca, gdzie wpisujecie swoją frazę, pokazuje wam właśnie miesięczną liczbę wyszukiwań. I ona jest, sprawdziłem, zbieżna z tym, co pokazuje Google z planersów kluczowych. Więc warto zobaczyć właśnie, jaka fraza jest wpisywana, nie? I też na samym dole, jak przeskrolujecie taką frazę, nie? Czyli wpisujecie, no, jak oduczyć szczeniaczka sikania. Macie te wyniki, zjeżdżacie na sam dół i zawsze macie te 8 fraz tak zwanych LSI, tak? Czyli tych fraz takiego z długiego ogona, co jeszcze ludzie wpisują. Jest inne też świetne narzędzie, Keywords Everywhere, to jest darmowe rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które od takiego jednego zapytania da Wam kilkadziesiąt innych zapytań z długiego ogona, co ludzie jeszcze wypisują. Także kopalnia pomysłów właśnie na wpisy zoptymalizowane czy pod SEO, czy też właśnie pod filmy na YouTubie. Tak, to są na pewno przydatne narzędzia. Ja je już znam z Twoich filmów i używam, także potwierdzam, są naprawdę spoko. I nie wiem, czy wszystko omówiliśmy w temacie SEO wideo. Może mam do Ciebie pytanie, jak ja bym to mógł robić i zastosować to, o czym powiedziałeś w swoim podcaście? Czy powinienem na przykład dodawać napisy do swoich podcastów? Jak myślisz? Napisy? Myślę, że no na pewno. A Ty nie robisz na przykład transkrypcji? Później, nie wiem, gdzieś nie zamieszczasz takiego wywiadu, nie wiem, czy na blogu? Nie, nic z tego nie robię. Ja bym robił, zwłaszcza, że od razu masz content, no bo wiesz, inaczej jest jak jest, duża część osób mówi, no masz wideo, no to zrób z tego też wpis na blogu. No nie z wszystkich wideo da się zrobić wpis na blogu. No jak ja pokazuję, jak coś zrobić, no to będzie bez sensu zrobić z tego wpis. Natomiast jeśli ty masz podcast i masz rozmowę, gdzie sobie rozmawiamy, zadajesz pytanie, ja odpowiadam, niczego nie pokazuję, tak? Ewentualnie wymieniam narzędzia, które ty możesz podlinkować, to jak najbardziej zrobić z tego transkrypcję i zrobić z tego wpis na blogu. Masz wtedy no, darmowe, właśnie to jest też to moja filozofia, czyli dystrybucja treści, nie? Żeby maksymalnie, że tak powiem, gdzie się da dystrybuować. Masz podcast? Zrób z tego wpis na blogu. Jeśli ja nagrywam film na TikToka, krótką rolkę, ściągam go bez znaku wodnego i dalej go dystrybuję. Na YouTube, na rolki na Instagramie, rolki na Facebooku, na LinkedInie, na Google Moja Firma, na Pinterestie. Jeden film ogarnia mi 7 social mediów, nie? Bo część osób też tak, ojejku, chciałabym robić social media, ale gdzie iść, gdzie teraz, czy TikTok, czy jeszcze Instagram, bo konkurencja jest tu, a tamta konkurencja jest tam. No idź wszędzie, teraz masz taką możliwość. Z krótkimi filmami jesteś w stanie być wszędzie i jest Snaptik, się nazywa ta aplikacja darmowa, która ściąga mi właśnie taki film bez znaku wodnego. I też fajnie, nie? Bo nieraz jest tak, że na przykład na TikToku miałem jakiś film, który no, gdzieś tam miał, nie wiem, kilka tysięcy może, a to było, pamiętam, film chyba jakiś tam darmowy generator logo. A na Facebooku on mi popłynął na 120 tysięcy ludzi, nie? A często jest na odwrót, że na przykład na Facebooku nic, a na TikToku ładnie źle, nie? Więc to nie jest tak, że krótkie filmy to muszą mieć odpowiednią konstrukcję, ale to nie jest aż takie, że trzeba się tego trzymać, bo widzisz, ludzie są ci sami niby, a na jednym po prostu social media ci ten film zażre, a taki sam na innym nie zażre, nie? Więc ale mówię, nie zbaczając z tematu, chodzi o to, żeby właśnie maksymalnie ten content sobie dalej dystrybuować. No bo tak jak ty, no mówię, robisz transkrypcję i masz wpis. No z takiego naszego nagrania godzinę, półtora godziny, no to będziesz miał kilkanaście, kurczę, tysięcy słów. Więc to jest olbrzymia wartość dla SEO. Chociaż z drugiej strony znowu wchodzi tutaj reguła Pareto, o której wspomniałeś na początku. Czy to jest warte zachodu? Bo jednak jest to czasochłonne. Ale właśnie dlaczego? To nie jest czasochłonne. Nie uważam, że to jest czasochłonne. No bo Happy Scribe zrobi Ci to automatycznie. Wystarczy tylko zrobić kopiuj wklej i wkleić to na stronę. No oczywiście możesz się w tym gdzieś tam te literówki poprawiać, aczkolwiek tak jak właśnie tutaj w Pareto wchodzimy, ja bym się już to nie bawił. A też czasem też warto po prostu zaeksperymentować i zobaczyć, tak? Zrób sobie taki challenge auto, no dobra, zrobię 10 takich, może 10 nie, 15, 20 takich wpisów i zobaczmy, co się stanie. Czy to będzie miało odwzorowanie, nie? Jeśli widzisz, że coś tam w statystykach Ci drgnęło, no to dalej to walidujesz, nie? Natomiast to nie jest na takiej zasadzie właśnie, że nie wiadomo ile tu czasu potrzebujemy, no bo Owszem, trzeba zrobić miniaturę do takiego wpisu, metatytuł, wstawić opis, natomiast to też może zrobić ChatGPT i w darmowej wersji, tak? Ja na przykład wczoraj wstawiłem wywiad z takim kolegą moim, rozmawialiśmy sobie i wpisałem w ChatGPT, tak? Jesteś moim wybitnym asystentem do optymalizacji filmów na YouTubie, tak? Zoptymalizuj, napisz mi opis do filmu na taki i taki temat, gdzie moim gościem był, tutaj podałem Dawid, i on mi po prostu piękny opis strzelił, że tam tylko po dosłownie początek wyciąłem. Naprawdę. Więc w ten sam sposób, tak? Masz rozmowę ze mną, tak? Gdzie był gościem, piszesz moje imię, który ma swój kanał, o tym i o tym, rozmawialiśmy o tym i napisz mi opis do tego, opis wpisu na blogu i tytuł. I tytuł wpisu na blogu, czyli tak zwany meta title, meta description, nie? Więc teraz, gdzie możemy sobie pomagać, to jak najbardziej. Myślę, że gra warta świeczki, tak? Wiesz, bawią mnie takie te chwytliwe nieraz filmy na YouTubie, czy już ChatGPT zabierze pracę. No nie zabierze nikomu pracy, bo ktoś tego prompta musi wpisać. Nie zabierze, ale ułatwi, nie? Więc korzystajmy z tego. Chociażby właśnie w takiej pracy. Na pewno sobie przetestuję ten Happy Scribe, ale też zacząłeś już temat AI. Chciałbym rozwinąć ten temat. Na pewno umiejętność dobrego promptingu będzie ważna, ale ciekawi mnie, z jakich Ty jeszcze narzędzi AI korzystasz przy produkcji swoich materiałów? Przy produkcji swoich materiałów wideo to tylko z ChatGPT. Te grafiki nie powalają, poza tym chcąc skorzystać z Midjourney musimy zapłacić. Jest Leonardo AI, darmowa taka strona do tworzenia grafiki, jednak mi akurat ten koncept tych grafik nie pasuje. To jeszcze nie działa zbyt dobrze, zresztą widać, jeśli nam to generuje postaci, to one gdzieś tam mają 3 palce na przykład albo 11, więc nie, więc wolę korzystać z darmowych banków zdjęć na przykład. Natomiast przy tworzeniu na przykład klipów reklamowych jest fajna strona InVideo.io, gdzie też doszedł moduł sztucznej inteligencji, gdzie możemy sobie szybko i też za darmo, no tam oczywiście są i płatne plany, wygenerować klip reklamowy dla naszej firmy. I często też do takiego klipu nie potrzebujemy żadnego wideo tak naprawdę, bo wystarczy tam wstawić swoje zdjęcia, swoje nagłówki i ta strona InVideo.io, są tam dziesiątki szablonów, możemy sobie wybrać, jest muzyczka, przejścia i tak naprawdę wrzucając swoje zdjęcia, swoje nagłówki, ta strona taki klip półminutowy jest w stanie nam wyrzucić, więc jest to ułatwienie, tak? Jeśli chodzi o te narzędzia, z których jeszcze korzystam, jest Tome, tak? Tome.app. Jest to świetna strona, która działa właśnie w oparciu o Daily i o ChatGPT, gdzie wpisujemy tytuł prezentacji i ona dosłownie w 10 sekund zrobi nam prezentację. Z grafikami, ze slajdami w PDF-ie. I na ten moment jest to chyba wszystko, z czego korzystam. Oczywiście wchodzi sztuczna inteligencja między innymi do Canwy, tylko to wszystko jest czas. No, chciałbym bardziej się w ten temat zgłębić, jednak no, z braku czasu nie robię to tak szybko, jak chciałbym, tak? Natomiast tak, myślę, że początkującym osobom skupcie się na razie na czacie GPT, tylko pamiętajcie, że czat GPT to nie jest osoba myśląca, ona działa w pewnym kontekście i Wy musicie ten kontekst jej dać. Tak jak ja właśnie powiedziałem tego przykładowego prompta, nie? To bez sensu, jak Wy napiszecie, tak? Napisz mi opis do filmu na moim YouTubie, on nie wie, jaki to jest opis, znaczy nie wie, jaki to jest ten Twój YouTube, nie wie o czym jest, więc i nie wie, w jakim charakterze ma pisać, więc trzeba po prostu dać mu, określić mu ramy, w jakich ma działać, tak? Jeśli na przykład robicie ten opis, meta tytuł dla wpisu dla blogu, to napiszcie mu, tak? Pisz jako wybitny specjalista SEO, napisz mi opis zoptymalizowany pod taką i taką frazę i on wtedy wczuje się, że tak powiem, w rolę, dacie mu kontekst, w jakim on ma tworzyć i w takim kontekście Wam wtedy to wypluje. No jeszcze jest. Jeszcze widzisz, wcześniej mówiliśmy o tym, jeszcze jest ten CopyMate, nie? Jest to narzędzie, które ma tam darmowy plan, ale ja na przykład korzystam z planu płatnego, mówię na YouTubie, jest film o tym. Bardzo proste narzędzie, gdzie możemy tworzyć właśnie nawet do 100 wpisów na godzinę zoptymalizowanych pod SEO. I też nawet nie musimy mu dostarczać tytułów, na jakie ma napisać. Wystarczy, że mu napiszemy frazy, tak? Więc WordPress, WooCommerce i on nam zaproponuje 10 tematów, na które może nam napisać. Te, które nie chcecie, możecie oczywiście usunąć. Możecie sobie zaplanować taką publikację na przykład w interwałach, czyli na przykład jeden wpis dziennie i narzędzie jest świetnie zintegrowane z WordPressem i wpis, który Wam stworzy, z automatu się na Waszym WordPressie pojawi, tak? Czego mi tam brakuje? Tego, że muszę wejść i jeszcze dodać miniaturę wpisu i meta tytuł, meta opis, nie? Więc to jeszcze na pewno mają do dopracowania, co pewnie też się pojawi, ale już sam content samego wpisu jest świetny, bo też działa w modelu ChatGPT 4. No, więc merytorycznie jest to nie do rozróżnienia, czy pisał to człowiek, czy maszynowo. Wspomniałeś o metaopisie. Czy mógłbyś powiedzieć, czym on jest i jak go piszesz? Tak, mamy metatytuł i metaopis, czyli tak jak wpisujemy sobie w Google jakąś frazę, no to zawsze mamy te wyniki wyszukiwania, gdzie mamy tytuł i mamy krótką taką zajawkę, tak? O czym jest ten wpis. Obecnie, tak jak i w wideo SEO, tak samo i we wpisach w SEO, najważniejszy jest tytuł, opis został zmarginalizowany. Nie ma już takiego wpływu na SEO, aczkolwiek też warto wstawić tam frazę kluczową. Jeśli korzystacie na przykład z wtyczki SEOs, no to ona też podpowiada, że fraza kluczowa nie występuje w tym opisie, nie? I też właśnie jest fajne w takich wtyczkach, że one pokazują, jak ten opis ma być długi, bo zobaczcie, że jak macie w wynikach wyszukiwania tę stronę na daną frazę, to ten opis jest tam na 2-3 linijki, tak? Więc dobrze, jeśli nie ma wpływu na SEO, to też warto dodać tam coś, co przykuje uwagę, nie? No bo jeśli pojawimy się jako jeden z 10 na tej pierwszej stronie w Google, no to też musimy czymś tego widza przykuć, zaintrygować, żeby on kliknął w naszą stronę, tak? Więc oprócz tego, aby najeżyć ten tytuł, ten opis frazami kluczowymi, to też tak zajawić, żeby tam coś, no, żeby zaintrygować, pobudzić ciekawość lub też już częściowo dać odpowiedź na zapytanie użytkownika, aby po prostu zachęcić go do kliknięcia, tak? Bo to też jest ważne, że jeśli jesteście na przykład na 6. miejscu, na tej pierwszej stronie w Google, ale wasz tytuł, wasz opis są na tyle zrobione, że ludzie częściej klikają waszą stronę, która jest 6, niż na przykład stronę, która jest 5, to też jest jasny znak dla Google, że wasza strona powinna być wyżej, nie? I to też pozycjonuje, tak? Czyli ten wskaźnik CTR, tak? Czyli ten klikalności. Podobnie zresztą na YouTubie to działa. Jeśli ktoś pisuje jakąś frazę na YouTubie i mamy też te filmy w wynikach wyszukiwania, i film numer 3 jest częściej klikalny od tego pierwszego, bo na przykład miniatura jest lepsza, bardziej zachęcająca, czyli ten CTR jest wyższy, to YouTube też będzie ten film z 3. pozycji, to będzie znak dla niego, że ten film powinien być wyżej, tak? Więc to nie jest tylko miejsce, gdzie mamy nawpierdzielać, ile wlezie tych fraz kluczowych, ale też zrobić to w taki sposób, żeby to było klikalne, tak? Żeby, oczywiście no, nie chodzi tu o clickbaity, żeby dać obietnicę bez pokrycia, tak? Kliknij i zobacz, jak zarobi 10 milionów, wchodzimy tam, a tam jest w ogóle na inny temat, to nie o to chodzi, bo to ma krótkie nogi. Ogólnie, no? Tak? Nie. Teraz clickbaity są już takie, że trzeba robić je wyrafinowane, tak żeby odbiorca uwierzył, że rzeczywiście coś tam jest po drugiej stronie, ponieważ była taka fala, jakiś czas temu była taka fala tych clickbaitów. Ludzie się już nauczyli, że jak coś jest za bardzo clickbaitowe, to na pewno nie będzie prawdą, więc to jest już w ogóle całkowita sztuka robienia dobrych clickbaitów. No dokładnie. No ale właśnie jesteśmy, no miniatura jest najważniejszą chyba rzeczą na YouTubie. Decyduje o tym, czy klikniemy. I musi ciekawić, musi być jaskrawa, wyraźna, dobrze dawać twarz, bo twarz skupia wzrok, a nawet jak ktoś nie kliknie w Twoją miniaturę, ale zobaczy na miniaturze Twoją twarz, to gdzieś to podświadomie zostaje. Tak jak billboard, nie? Przecież nie klikasz w billboard jadąc na ulicy, ale to zostaje. No, pomijając oczywiście ślepotę banerową, gdzie nasz mózg już filtruje reklamę, bo byśmy zbzikowali, gdybyśmy się wszystko analizowali w naszym umyśle. Natomiast twarz skupia wzrok, twarz, która ma emocje, tak? Czyli nie może to być neutralny wyraz twarzy, tylko zły, radosny, zszokowany, smutny, śmiejący się, tak? Emocje na twarzy. O, taki tip, jeśli chodzi o miniatury. Ty miniatury tworzysz w Canvie, tak? Tak. Nie mam tutaj żadnych grafików. Tworzę w Canvie. A czy jesteś teraz w stanie wejść w przeglądarkę na YouTube'a? Bo jestem ciekaw, co byś powiedział o moich miniaturach na przykład. Spoko. To Przemek Wójcicki w wyszukiwarce na pewno wyjdzie. Bo teraz właśnie testuję nową miniaturę. No, jestem ciekaw, co powiesz. Jesteś, czy wysłać ci linka? Jestem, już analizuję. Okej. Jak mamy najnowszy film, jak bakterie sterują twoim ciałem, co byś powiedział o tej miniaturce? To znaczy tak, generalnie jeśli chodzi o twoje miniatury, no to są spoko, bo są spójne pod kątem kolorystycznym. Natomiast ta najnowsza miniatura jakoś nie odbiega od tych innych, moim zdaniem, no bo koncept jest podobny. Ten sam font, niektóre słowa są tutaj na tym backgroundzie czerwonym zrobione, tak samo jak i przy innych. Jedynie tutaj ten pan jest zrobiony od pasa w górę. To tak jak mówiłem, nie? Raczej bym zrobił, gdzie twarz będzie jego, bo ta twarz, zobacz, tutaj zniknęła na tej miniaturze. Na przykład już w innych filmach, jak mamy na przykład Kranówka, czy Dyscyplina, nawet ten przedostatni film, jak osiągać cele bez wysiłku, to ten pan jest większy, nie? Więc tutaj po prostu bym bardziej wyeksponował twarz. Natomiast same miniatury są spoko. Okej, bo tak właśnie w najnowszym filmie usunąłem swoje po części logo, czyli ten napis w lewym górnym rogu. Usunąłem go, bo nie jest potrzebny. Tak samo w prawym dolnym rogu usunąłem imię i nazwisko gościa, tak żeby było bardziej minimalistyczne to logo. I tak samo zrobiłem taką obramówkę czerwoną. Ty, jak patrzysz na takie mikrozmiany? Tak, teraz widzę. Dokładnie. Właśnie fajnie, że usunąłeś to u góry, bo to ja tego nie zauważyłem. Znaczy zauważyłem, ale jakoś to nie wpłynęło na moje postrzeganie. Natomiast tak, no, tak jak teraz analizując już to, no to faktycznie jest to rzecz zbędna, która jeśli ktoś to zauważy, może odciągać uwagę, nie? To tak jak ze stronami, nie? Też internetowymi, że trzeba dać pod nos to, co chcemy, aby użytkownik przeczytał, zobaczył. Tak. I możemy wyeliminować rzeczy, które nie są dla odbiorcy ważne, które tylko zaśmiecają obraz tego, co jest ważne, tak? Tak, dokładnie. Zaraz możemy przejść do tych stron internetowych, bo to też jest, myślę, że ważne. Takie podstawy. Tylko tak sobie jeszcze patrzę. Nie, mi się bardzo podobają. I to nie jest jakaś tutaj kurtuazja, tylko nie wiem, jak to jest klikalne. Natomiast fakt, gdzieniegdzie po prostu bym powiększył twarze. W niektórych tych materiałach. Okej, na pewno sobie wezmę to pod uwagę. A właśnie a propos klikalności. Czy są jakieś takie widełki z CTR-u, które są dobre? Jak to u Ciebie na przykład wygląda na kanale? Jaka jest średnia? Znaczy jak jest poniżej 5%, to już jest słabo. To też, tylko to się nie da tak uogólnić, no bo zależy jak ten film jest, jak rankuje. No bo jeśli na jakąś frazę twój film jest powiedzmy drugi, a on ma 5% klikalności, no to jest bardzo, bardzo słaby wynik, nie? On powinien mieć, nie wiem, 16-20. Natomiast jeśli on gdzieś tam jest na końcu i ma 5, to jest dobry wynik. Natomiast jeśli ma poniżej 5, no to trzeba... to trzeba coś z tym zrobić, bo ten 1% to bardzo, bardzo dużo daje. Nie, no bo zobaczcie, na 100 osób na 100 wyświetleń jedna będzie więcej, a 100 odsłon to jest bardzo mało, tak? Bo przeważnie tych wyświetleń miniatur to idzie w tysiące, więc już ten 1% na tysiącach, kilkunastu czy kilkudziesięciu robi dużą robotę, więc procent w to czy w tamto to jest ogromna liczba na miniaturach. Natomiast tutaj jeśli chcesz, to możemy właśnie w ten temat jeszcze pójść, bo myślę, że warto, jeśli chodzi o te eksponowanie treści na stronach, bo to jest chyba najczęstszy błąd, to nie tylko takich osób początkujących, które stawiają strony, ale też osób, które te strony tworzą dla innych. Absolutny brak zrozumienia podstaw, bo wiesz, jeśli ktoś stawia stronę internetową, ja stawiam stronę internetową, powiedzmy jestem Janiną Kowalską i mam jakąś działalność, to ja stawiając tą stronę, to mi się wydaje, że użytkownik to na tą stronę wejdzie, na stronę główną i sobie będzie tak czytał od początku do końca, później sobie kliknie, tak? Takie wrażenie, że strona to jest książka, gdzie po prostu siadamy i sobie czytamy, nie? Nie. Strona to jest, czyta się jak, nie jak książki, nawet nie jak czasopisma, aczkolwiek do tych czasopism jest bliżej. Jak bierzesz czasopismo, no to otwierasz w którymś w środku i jedziesz, tak? Nie zawsze. Ewentualnie spojrzysz w spis treści, tak jak na stronie patrzysz w menu. A na stronie internetowej, zwłaszcza jeśli masz stronę z blogiem, czy też na przykład sklep internetowy, to większość czasu jest tego za sprawę, że większość użytkowników nie wejdzie na Twoją stronę główną, tylko wejdzie na Twoją stronę poprzez inną zakładkę. Czy to właśnie przez stronę produktu, czy też przez wpis na blogu. Więc warto zadbać o jasną i czytelną nawigację, tak? Więc tabelka menu musi być dobrze widoczna, nie iść za modą, nie robić jakichś tych ikonek hamburgera, bo to, że ja tworzę strony i wiem, że 3 poziome kreski to jest menu, to nie znaczy, że Roman ze Swarzędzia będzie o tym wiedział. Więc tabelka musi być dobrze widoczna. Jeśli mamy stronę produktu, no to zamieścić na tej stronie produktu okruszki, tak zwane breadcrumbs, czyli ta ścieżka, tak, żeby on wiedział, w którym miejscu jest. Jak widzi tą ścieżkę, że jest sklep, kategoria, buty damskie, sandały, tak? To on wie, w której kategorii jest, może sobie kliknąć z tego miejsca w kategorii, żeby zobaczyć wszystkie sandały lub też wszystkie buty damskie. To też pomaga zrozumieć Google'owi Twoją stronę, tak? Jak Twoja strona jest zbudowana. Więc łatwa nawigacja. Tak jak mówiłem, stron nie czytamy tak jak książek. Na mobile, są takie badania, że na mobile, na urządzeniach mobilnych osób, które czytają cały tekst na stronie głównej, to jest 5%, czyli 1 na 20 osób. Więc, a generalnie, będąc na stronie internetowej, jesteśmy w stanie, to jest udowodnione, że pochłaniamy jakieś tylko 20% tego, co na tej stronie jest, tak? Więc naszym zadaniem, jako twórcy stron internetowych, jest dać te 20% przed oczy takiemu użytkownikowi, żeby on, konsumując te 20%, zrozumiał na podstawie tych 20%, o czym jest ta nasza strona internetowa, nie? Czyli co tu jest, co tu może zrobić i dlaczego ma to zrobić, tak? Więc często jest tak, że na przykład jeśli robię jakąś zakładkę i na tej zakładce jest mało grafik, zdjęć, mało filmów, tak? No i ktoś mi tutaj zarzuca, no ale tutaj jest tak pusto, jest sam tekst. No tak, ale nie jest sam tekst, są infografiki, są nagłówki, tak? Ta podstrona ma jakąś rolę. To nie chodzi o to, żeby atakować użytkownika zdjęciami, filmami, bo tylko o to, żeby on zrozumiał, co my chcemy mu przekazać, tak? Więc jeśli jeśli użytkownik wchodzi na moją stronę, to ona musi mu od razu komunikować, o czym ta strona jest, tak? Więc jeśli już wstawiamy slider, to w tym pierwszym slajdzie zadbajcie, żeby w nagłówku była idea tej strony, tak? Żeby ktoś, kto wchodzi, nie czytał, nie wiem, cytatu jakiegoś chińskiego, bo to nic nie wniesie, tylko jeśli jesteście biurem rachunkowym w Sopocie, to niech taki będzie nagłówek, żeby ktoś, kto wchodzi, od razu wiedział, co tu jest, tak? I co tu może zrobić. I dlaczego ma to zrobić, tak? Czyli tutaj się pojawia kwestia: Ty możesz na swojej stronie na internetowej napisać wszystko, natomiast najważniejsza jest opinia osób trzecich, tak? Więc to jest najważniejsze na stronie, zamieścić opinie osób trzecich. Najlepiej takie, które przedstawiają tak jakby drogę użytkownika po skorzystaniu z Twojego produktu, czyli nie pozytyw, polecam, tylko nie miałem strony, nie miałem klientów, skorzystałem z usług pana Darka, mam stronę, mam klientów, tak, czyli coś przed, coś po. Taki skrajny przykład, tak, obrazowy. Więc opinie, tak, i najważniejsze rzeczy mają być po prostu wypunktowane, najlepiej właśnie w infografikach, w nagłówkach, w subnagłówkach, unikać ścian tekstu, bo nikt ścian tekstu nie czyta, unikać frazesów, bo to też bez sensu, typu teksty typu milion lat doświadczenia, 12 lat na rynku, młody, dynamiczny zespół, wysoka jakość w niskiej cenie, to nikt tego nie czyta, nie czytasz tego ty, ja, nikt w to nie wierzy, tak? Ma być po prostu konkret, co robimy i cały czas co robimy, dlaczego warto z naszych usług korzystać. Oczywiście dlaczego skorzystać, to nie są tylko opinie, tak? To nie jest tylko ten jedyny, ten społeczny dowód słuszności. Warto też dawać właśnie chociażby potwierdzające nasze umiejętności różne certyfikaty chociażby, tak? Albo firmy, z którymi współpracowaliśmy, czyli ten efekt aureoli, tak? Czy też tam odbitego blasku, już nie pamiętam. Więc jeśli macie w swoim portfolio jakąś firmę znaną, to warto zamieścić ten logotyp, tak? Certyfikaty, opinie. I unikać, tak jak mówię, ścian tekstu, czyli akapity dzielić jeszcze przestrzeniami białymi, czyli enterować. W akapicie 2-3 zdania, krótkie zdania. I pamiętajcie, że ludzie czytają stronę tak jak wygląda litera F. Czyli jadąc od góry czytamy od lewej do prawej, później też może od lewej do prawej, a później już skrolujemy w dół i patrzymy się tylko to, co jest po lewej stronie. Więc najważniejsze słowa dać po lewej stronie. Tak, bo nasz wzrok będzie jechał od lewej strony, a do prawej rzadko kiedy dobrnie. Więc po lewej stronie najważniejsze rzeczy. Jest takie fajne narzędzie darmowe po części Hotjar, dzięki któremu możecie nagrać, jak użytkownik zachowuje się na waszej stronie internetowej. To nie chodzi o to, żebyście mu włączyli kamerkę i obserwowali jego twarz, tylko tworzy na podstawie tego, jak użytkownik scrolluje waszą stronę, gdzie się zatrzymuje, gdzie klika, tworzy mapy cieplne. I wtedy widzicie, w którym miejscu on scrolluje, być może scrolluje w takim momencie, gdzie są dla was, z waszego punktu widzenia, bardzo ważne informacje, więc warto tam coś, wiecie, poprawić, wyboldować, zwiększyć nagłówek, dodać jakąś infografikę, tak? Widać, gdzie on się zatrzymuje, co robi, czego szuka też, tak? Albo pomiędzy jakimi, to jest, bo wiecie, dopóki z takiego narzędzia nie skorzystacie, to wszystko to, co sądzicie o swojej stronie, jak użytkownicy z niej korzystają, to tylko jest wasza fantazja, wasz wymysł, tak? Nie ma to zupełnie żadnego związku z realnym użytkownikiem, więc warto sobie taki Hotjar zainstalować i zobaczyć, jak użytkownik się zachowuje. Mega po prostu, mega dużo informacji, tak? Więc warto, tak jak mówię, zobaczyć i od lewej do prawej, po lewej są najważniejsze rzeczy, krótkie akapity, krótkie zdania, piszemy językiem prostym, ale nie prostackim, tak? Bo też często tak jest, że jak ludzie przysyłają mi jakiś tekst do strony internetowej, to widać, że on jest tak na siłę stworzony, żeby na siłę był ładny, tak? Tak jak kiedyś się pisało na wypracowaniach w szkole podstawowej, tak? Nie. Piszemy tak, jakbyście opowiadali to swojemu przyjacielowi. Warto, to jest taka fajna też taka technika moja, gdzie jak nie wiesz, jak napisać tekst na stronę internetową, to sobie usiądź na kanapie, zamknij oczy i wyobraź sobie obok swojego kolegę, którego nie widziałeś lat 15 i masz mu po prostu opowiedzieć o swoim produkcie, dlaczego warto z swojego produktu skorzystać. I to, w jaki sposób ty mówisz swojemu koledze, to w taki sam sposób masz napisać na stronie internetowej tekst. Nie? Jest takie fajne powiedzenie, że jeśli większość osób w tramwaju nie zrozumie, co do nich mówisz, to ten tekst jest zły, nie? Czyli językiem prostym, używanym na co dzień. Oczywiście nie prostackim. Kolejne narzędzie jest świetne, jasnopis.pl, też jest po części darmowe, gdzie możecie wkleić swój tekst i to narzędzie wam po prostu powie, czy ten tekst, który jest na stronie, jest zrozumiały dla przeciętnego użytkownika. Więc tak, taki tip, jeśli chodzi o... To się nazywa web writing, czyli ta sztuka pisania na stronach internetowych, znaczy nawet nie pisania, tylko też eksponowania treści, bo strony to nie jest tylko tekst, ale to też są właśnie, tak jak mówiliśmy, grafiki, infografiki, obrazy, tak? Więc z tym też trzeba zachować umiar, nie? I nie wiem, czy możemy przejść jeszcze do takich kwestii UI-owych, to też częsty taki błąd. Jak najbardziej możemy przejść, ale chciałbym Cię jeszcze zapytać, jak Ty patrzysz na ruchome elementy, ponieważ bardzo łatwo je wprowadzić przez WordPressa, a jednak mogą one odebrać takiej profesjonalizmu, mogą odebrać, jak się je źle zastosuje, więc jak Ty patrzysz na kwestię ruchomych elementów? Nie, używałem ruchomych, znaczy animowanych ikon, tak? Czyli na przykład... Chodzi bardziej o to, że jak scrollujesz, to coś tam wyskakuje z boku, coś z góry, coś się nagle pojawia i tak dalej. To zależy, w jaki sposób jest ta animacja zrobiona, bo jeśli jest tekst, który rotuje 360 stopni, to jest bez sensu, ale jeśli scrolluje i on delikatnie, bo można zrobić to, ten efekt fade, czy w Elementorze, czy w Gutenbergu, że ten nagłówek jest, pojawia się delikatnie, albo delikatnie, no to też ja wiem, o co Ci chodzi, żeby to też właśnie nie przejaskrawić, tak, że to chamsko po prostu szybko. Natomiast jeśli jest to ze smakiem, że płynnie z moim scrollowaniem to wchodzi delikatnie, to tak, to też jest ta fajna opcja zwrócenia uwagi na to, co chcemy, tak, więc to na przykład nagłówki. Jeśli ja na przykład wstawiam te elementy animowane, to robię to tylko dla nagłówków i na przykład dla separatorów. Czyli mam nagłówek, a poniżej mam taką kreseczkę w kolorze, no to nagłówek w ten sposób, tak? Nam się łączą. Tekstu nie. Jeśli jest blok tekstowy, to nie. To on jest w jednym miejscu. Czyli zwracam uwagę na nagłówki. Tak. Obrazy to raczej nie. Więc tutaj jeśli chodzi o to. I teraz chciałeś przejść do czegoś, czego słowa nie zapamiętałem. Jakiś skrót, który jest trudny. Co to takiego? UI, czyli User Experience. A, okej. Okay. To jest User Experience. Tak, UI, czyli może inaczej. Częsty błąd, najlepiej na przykładach, na błędach, zwłaszcza osób początkujących, ale też często firm, które tworzą strony. Zwłaszcza osoba początkująca, która zaczyna tworzyć swoją stronę, widząc zwłaszcza takie gotowe szablony, czy też gotowe sekcje, to sobie te sekcje importuje. Wow, to się podoba, o tutaj jaki fajny kolor, a tu jaka fajna czcionka. I później ona tego nie widzi, jej się to podoba, bo to jej się podobało tamto. Natomiast ja, czy inna osoba z boku, widzi taką stronę jak choinka, jak choinkę. Czyli w każdej sekcji mamy inny rozmiar fontu, inny rodzaj fontu, inny kolor fontu i to jest pierwszy błąd, czyli brak konsekwencji w fontach, tak? Czyli to też ma wpływ na pozycjonowanie, bo im więcej czcionek się musi wczytać, tym one się wolniej wczytują, im się wolniej wczytują, tym strona się wolniej wczytuje i tym niżej jest w Google. Więc ograniczamy do 2 fontów albo do jednego w dwóch grubościach, tak? Czyli mamy body, czyli ten tekst, gdzie mamy akapity zdania, ma być jednym fontem, natomiast drugi font to ma być dla nagłówków, tak? Często warto też zrobić tym samym fontem, na przykład bierzemy font Montserrat, bardzo popularny, albo Poppins i dla tekstu mamy grubość 400, a dla nagłówka jest grubość 700. I wtedy mamy ładnie to podzielone, tak? Nagłówki są jednym fontem, jedną grubością, a tekst innym, tak? I ta strona będzie szybko wczytywała, bo mamy dwa różne powiedzmy te czcioneczki, kroje. Natomiast dla Google jest to jeden font, Poppins, tak, na przykład, i on będzie się szybciej wczytywał. Więc tutaj konsekwencja, jeśli chodzi o fonty. Nie używamy całkiem czarnego koloru, bo oko się po prostu męczy, tak, więc warto sobie ten czarny kolor delikatnie złamać, tak. On dla odbiorcy dalej będzie czarny, ale nie będzie w 100% czarny, dzięki czemu oko się nie męczy, tak. Druga sprawa, mówiliśmy o spójności, jeśli chodzi o czcionki, fonty. Druga kwestia to spójność kolorystyczna. Więc tutaj też, jeśli mamy już zdefiniowane swoje kolory, niech to będzie na przykład, nie wiem, czerwony, to się konsekwentnie trzymamy tego koloru czerwonego, nie wstawiamy tam innych kolorów. I to też oczywiście miejscami, czyli tylko delikatnie akcentować, tak? Bo mamy kolor w logo na przykład, mamy kolor aktywnej zakładki, wyróżnia się na przykład na czerwono, mamy te separatory, czyli takie, powiedzmy, podkreślenia, tak? kolory przycisków czerwone, więc tylko delikatnie akcentami, plus czerń i biel, nie? Oczywiście czernie w cudzysłowie, tak jak mówiłem, całkowicie czerni nie dajemy. Jest też taka strona colors.io, gdzie jeśli nie mamy na przykład pomysłu na paletę kolorystyczną, to tam mamy świetnie dobrane palety kolorystyczne, a jeśli już mamy nasz kolor, to tam możemy ten kolor sobie wklepać i ta strona nam pokaże odcienie tego koloru, nie? Jeśli mamy ten czerwony, no to pokaże nam na przykład ciemniejszy odcień, jaśniejszy, więc możemy tych odcieni kolorów użyć, nie? Na przykład w przycisku. Najeżdżamy na przycisk czerwony i on nam się podkreśla, on nam się robi na przykład ciemniejszym kolorem albo jaśniejszym, tak? Jak na Allegro najedziecie na pomarańczowy przycisk, to on się robi odcień, że tak powiem, ciemniejszy, tak? Tego pomarańczu. Więc spójność kolorystyczna. I dalej też mówiłem o tych white spaces, czyli tych białych przestrzeniach, aby właśnie dawać pomiędzy sekcjami białe przestrzenie, tak? Czyli te miejsca, gdzie oko odpoczywa. Sprawia to właśnie wrażenie, że Twoja strona jest czystsza, bardziej profesjonalna i oko się nie męczy, tak? Nie bodźcujemy, nie atakujemy użytkownika, tak? Też użytkownik wtedy widzi jakąś taką strukturę tej strony, tak? Że coś się zaczyna, coś się kończy. Zaczyna się sekcja tekstowa, mamy białą przestrzeń, później zaczyna się jakaś kolejna sekcja, na przykład z infografikami, gdzie mamy na przykład swoje usługi wyszczególnione, nie? Można przyjąć śmiało, że 100 pikseli na komputerach, a powiedzmy 50 pikseli pomiędzy sekcjami na mobile będzie ok, nie? I tego też się konsekwentnie trzymać, tak? Bo to też widzę, że mamy na tych stronach pomiędzy jedną sekcją jest tam 200 pikseli, a dalej pomiędzy drugą a trzecią jest 100, więc to też takie trzy detale, fonty, kolory, białe przestrzenie zdecydują o wyglądzie Waszej strony. Tak naprawdę w 80%. Jest to tutaj świetnie zasada Pareto działa, nie? Takie pierdoły. Ludzie właśnie projektując stronę szukają, wiesz, wodotrysków, może to, może taki efekt, a tak naprawdę zachowując spójność kolorystyczną z fontami i dodając tych białych przestrzeni pomiędzy sekcjami, to sprawi, że Wasza strona będzie wyglądała profesjonalnie i też użytkownik nie będzie przebodźcowany, tak? Właśnie tak jak wspomniałeś, czy to animacjami, czy kolorami, czy różnymi, nie będzie się gubił, będziecie go, że tak powiem, za rączkę prowadzić, nie? No i też kwestia call to action, żeby dawać na stronie. Czyli Wasza strona ma jakiś ma swoją rolę. Jeśli jesteście, nie wiem, usługodawcą, zależy Wam na kontaktach telefonicznych z Waszą firmą, no to na tej stronie trzeba zachęcić, tak? Więc co jakiś czas wstawić te call to action, tak? Namawiając na przykład, tak? Nie, no, zadzwoń, tak? Bezpłatna wycena, no jest takie fajne hasło, które często warto dać, to jest trochę z pogranicza manipulacji, nie oszukujmy się, perswazji. Często daję właśnie na stronach swoich klientów nad przyciskiem zadzwoń, jeśli linie są zajęte, zadzwoń, spróbuj ponownie. No to tutaj mamy dwa takie mechanizmy społeczne, czyli jeśli linie są zajęte, tak, czyli komunikujemy podświadomie, że to do nas ludzie dzwonią, to do nas, o nas trzeba się bić, tak? A ludzie mają instynkt stadny, idziemy na rynek, zawsze nasze oko skupiają te stanowiska, gdzie są ludzie, tak? Gdzie są kolejki. Bo jeśli tam są ludzie, to tam trzeba być, tak? FOMO. Bo, a ten drugi aspekt, no to te limitowanie, tak? Czyli nasza usługa, no nasz czas nie jest z gumy, więc u nas też trzeba swoje wystać, tak? Więc tutaj ludzie, zawsze limit czasowy albo ilościowy, tak? Więc to świetnie taki tip działa, tak? Jeśli linie są zajęte, spróbuj ponownie. Kilka słów, które z pogranicza perswazji, manipulacji, ale działają. Na pewno teraz wymieniłeś mnóstwo wskazówek i dużo ludzi bierze te wskazówki do siebie, tworzą naprawdę piękne strony na komputer, a potem przychodzi co do czego i większość klientów wchodzi na stronę przez telefon. Czy jest jakiś sposób, żeby łatwo przekształcić stronę stworzoną właśnie pod komputer na telefon? Chodzi o kwestię responsywności. No tak. bardzo ważna rzecz, tak jak tutaj właśnie wspomniałeś, te wskaźniki czytalności, że tak powiem, strony internetowej na mobilu są jeszcze mniejsze, bo szybciej skorolujemy. Natomiast jeśli tworzycie stronę na WordPressie, korzystając tak jak chociażby czy z Elementora, czy na przykład z Gutenberga, to te dwa silniki są na tyle dobrze zrobione, że automatycznie Wam stronę tworzoną na desktopie automatycznie Wam zrobią z tego dobrze wyglądającą stronę responsywną na mobile. I czasem, jeśli jedyne co tam mam do poprawy, bo widzisz, edytując stronę czy na właśnie na Gutenbergu, czy na Elementorze, od razu możemy sobie kliknąć podgląd, jak ona będzie wyglądała na mobile. Czasami pewne rzeczy można poprawić, na przykład wielkość fontu. Jeśli damy na przykład font 70 na desktopie, to on będzie duży, będzie ładnie wyglądał, ale 70 na mobile to będzie zbyt duża, tak? Więc wtedy warto wejść na ten tryb mobilny i zmienić sobie, powiedzmy, o połowę, tak? Ale też konsekwentnie, jak zmieniamy jeden nagłówek o połowę, na przykład, tak jak tu wspomniałem, tak? Z tych 70 na 35, to i pozostałe, tak? Więc tutaj ta konsekwencja. Czasem też, jak mamy sekcję, taki przykład dam Ci, mamy sekcję, gdzie mamy po lewej stronie, powiedzmy, zdjęcie, a po prawej mamy tekst. To na urządzeniu komputer mamy widok poziomy, więc mamy w jednej kolumnie zdjęcie, w drugiej tekst. Natomiast na mobile ułoży nam się od góry do dołu, tak? Więc te zdjęcie czasem będzie głupio wyglądać, znaczy głupio. Wolelibyśmy, żeby, bo jak sczytuję urządzenie mobilne? Od lewej do prawej. Więc jeśli na urządzeniu, na komputerze po lewej stronie mam zdjęcie, to od lewej do prawej u góry będzie to zdjęcie, więc można też to zmienić, wchodząc właśnie w edycję, czy to w Elementorze, czy w Gutenbergu, aby odwrócić te wyświetlanie, tak? Czyli ta prawa kolumna, czyli tekst, aby była na górze, tak? Nie zawsze tak jest, bo czasem chcemy, aby ktoś zobaczył zdjęcie, tak? Zdjęcie czasem więcej mówi niż 1000 słów. Tylko mówię, ale są to już detale, które nie są tak naprawdę czasochłonne. To nie jest tak, że projektujemy stronę A na komputer i stronę B na mobile. A często ludzie tak robią, nie? Zwłaszcza jeśli sami się zagrzebią w różnych ustawieniach, bo już miałem takie strony na Elementorze, na przykład do poprawiania, gdzie tam, wiesz, ludzie ustawiali na przykład margines -100, żeby tam gdzieś jakieś efekty później włączali właśnie na mobile i też ten margines 100 zakrywa, w ogóle tam się komedie robiły. Natomiast jeśli robisz, oddzielając sekcje odstępami, gdzie masz te fonty spójne, to tak naprawdę będą tylko do poprawienia takie detale, tak? Detale, gdzieś tam właśnie, tak jak mówię, zmniejszyć font albo zmniejszyć infografikę, tak? Czyli żeby ona nie była jakaś monstrualnie duża na całą szerokość. Ale to są rzeczy tak naprawdę do ogarnięcia przez kilka minut. I tak to. Wspomniałeś o Gutenbergu i Elementorze. Które z tych rozwiązań jest lepsze Twoim zdaniem? Wiesz co? To tak jakbyś zadał pytanie, masz czerwoną korwetę i masz kombi, samochód w kombi, który jest lepszy? Zależy. Jak jesteś kawalerem, to będzie samochód sportowy. Jak już masz, tak jak ja, 2 dzieci, to w ten sportowy to nie za bardzo tam się wsadzi bagażu. Prawda? Wszystko ma swoje tutaj plusy i minusy. Jeszcze rok temu pewnie bym Ci powiedział, że Elementor, ponieważ edycja na Gutenbergu była siermiężna, trudna, mało elastyczna. Natomiast Gutenberg poszedł w taką stronę, że coraz bardziej, też zgapiając chociażby właśnie od twórców Elementora, coraz jest to lepsze, bardziej płynne, tak? Są takie motywy jak Cadence, który ma Cadence swoje bloki, jest Astra, na której pracuje, która ma wtyczkę Spektra, która trochę jest wzorowana na Elementorze właśnie pod względem UX, czyli pewne rzeczy do edycji strony mamy w tym samym miejscu, więc Gutenberg idzie w bardzo dobrą stronę, nie? Aczkolwiek jak ktoś, widzę, słyszę, jest taki hejt czasem na Elementora, że jest wolny, że to, że tamto. 95% stron internetowych, wady Elementora dla 95% stron internetowych nie mają tak naprawdę znaczenia. Ma swoje wady, ale dla większości tych stron nie mają one znaczenia. I też często na swoim TikToku pokazuję filmy, że i stronę na Elementorze można zoptymalizować do 90 punktów na mobile w testach Google PageSpeed. Jest na pewno szybszy w tworzeniu stron, tak? Jest prostszy w edycji, nadal. Aczkolwiek ja już odszedłem od tego, idę w stronę Gutenberga, ponieważ wiem, że page buildery typu właśnie Elementor, WP Backery, Beaver Builder będą po prostu ginąć. Bo to są nowotwory, tak? Można powiedzieć, tak? To są obce formy, obce edytory przyszczepione do WordPressa. Natomiast Gutenberg jest edytorem WordPressa domyślnym, tak? Ma mniej kodu, strony są szybsze, a teraz edycja staje się coraz łatwiejsza, więc jeśli bym dopiero zaczynał, no to już od razu szedł w Elementor, przepraszam, w Gutenberga. Natomiast często jest tak, mam takiego też stałego klienta, który mi zleca co jakiś czas stronę i on nie chce w Gutenbergu, tak? Bo on chce mieć, on się nauczył Elementora w takiej podstawowej formie i on chce później sobie mieć możliwość takiej strony, którą ja mu zrobię, samodzielnej edycji, więc też takie życzenia są, nie? Ale coraz więcej osób zwraca uwagę na to, żeby te strony były na Gutenbergu pod kątem właśnie szybkości, nie? Łatwiej jest je zoptymalizować. No i też na przykład ja swój kurs, który wydałem, kurs WordPressa w 2020 roku, to on do stycznia tego roku był właśnie na Elementorze, ale ja się rozwijałem w tym kierunku, moi też kursanci chcieli, że tak powiem, takiego produktu i też zrobiłem migrację swojego kursu na Gutenberga i teraz w 100% jest on na Gutenbergu. Na jakości nie stracił, nie miałem żadnych tutaj jakichś takich sygnałów, że jest gorzej, jest trudniej. Wręcz przeciwnie, ludzie są zadowoleni, że jest na Gutenbergu. Myślę, że rozwiałeś wszelkie wątpliwości w tym temacie. Też często błędem przy tworzeniu stron jest wrzucanie zdjęć w formacie JPG albo w jakimś innym formacie zamiast WebP. Czy to jest duży błąd? To nie jest duży błąd, ale jeśli tych zdjęć jest dużo, no to zdjęcia mają duży wpływ na szybkość wczytywania się strony. I teraz od razu, że tak powiem, odpowiadając, jak to zrobić, no to mamy dwie drogi, tak? Szybszą poprzez wtyczkę WebP Media Converter autorstwa Polaka, pana Mateusza Gbiorczyka i jest to bardzo fajna wtyczka, wystarczy wejść w jej ustawienia, klikając optymalizacja zbiorcza i wtyczka zrobi nam robotę. Jeśli nie chcemy wtyczki, to jest taka strona, którą warto w ogóle zapamiętać, jest to chyba jedna z najlepszych darmowych stron, jakie są w ogóle w internecie. Tinywow. Tinywow, nie pamiętam rozszerzenie, chyba .com. Tinywow.com. Jest to multi-combine strona. Tam jest po prostu tyle opcji i między innymi jest taka kategoria konwertowanie. I tam można konwertować pliki z różnych formatów na różne. I tam jest między innymi właśnie opcja konwertowania na format WebP, więc możemy sobie tam zdjęcie skonwertować, pobrać, wrzucić na stronę w formacie WebP. Aczkolwiek warto tą stronę sobie zapamiętać, bo tam jest mnóstwo funkcji, jeśli chodzi o grafiki, wycinanie tła, poprawianie zdjęć, edytor wideo, edytor zdjęć, edytor PDF nawet, tak? I to za darmo wszystko. No, więc fajna stronka. Więc tutaj, tak jak mówię, albo wtyczka, WebP Media Converter, albo chociażby jedna z takich przykładowych stron, które podałem, bo tych konwerterów to jest mnóstwo. Aczkolwiek pewnie gdzieś tam są ograniczenia ilościowe, nie? Albo też jakościowe. No. Mhm. Ale i tak, jak najbardziej zrobić na WebP. Jakby tak statystycznie spojrzeć na kwestię potem szybkości, to które z tych rozwiązań jest lepsze? Czy ta wtyczka ma jakieś minusy względem już ręcznego wrzucania plików w formacie web? Zawsze jest to dodatkowa wtyczka, czyli dodatkowe zapisy w bazie danych WordPressa, więc ma to wpływ na... Aczkolwiek są wtyczki i wtyczki. Są wtyczki, które mocno obciążają, na przykład Jetpack, wtyczka nieumyślnie instalowana przez większość użytkowników, którzy stawiają sklepy na WooCommerce. Jest to mega kombaj, który mega obciąża. Też na przykład wtyczka popularna Monster Insights do wgrywania kodu Google Analytics jest bardzo ciężka. Natomiast ta WebP Ja z niej korzystam, bo jest ona wygodna i nie obciąża strony. No, a wiesz, no i jeśli tych zdjęć jest dużo, jest sklep, no to przyspiesza robotę, no. Nie oszukujmy się. Więc ja korzystam osobiście tutaj z wtyczki. Mhm. Mam jeszcze do Ciebie jedno konkretne pytanie. Nagrałeś film albo nawet kilka filmów na temat wtyczki Translate G, gdzie Google Translate tłumaczy Ci stronę na obojętnie jaki język. I teraz pytanie, czy taka strona, na przykład mam stronę w języku polskim, mam tą wtyczkę na język angielski, czy ten język angielski też będzie pozycjonowany w angielskim? Nie? Nie, okay. To nie ma. To jest wtyczka dla leniuszków, którzy chcą mieć szybko stronę w języku każdym, bo ona działa szybko i tam nikt się nawet nie zorientuje, że to działa poprzez translator, tak? No bo mamy ten switcher do zmiany języka, natomiast to nie jest absolutnie pod SEO nic warte, tak? No i jest taki jej minus, że nie możemy jej edytować, nic tam nie można edytować. Więc jeśli już z darmowych rozwiązań, to wtyczka PolyLang, darmowa wtyczka, a jeśli macie sklep, no to niestety trzeba kupić już płatną wtyczkę PolyLang. Do sklepów nie ma darmowej w ogóle opcji, natomiast do stron, tak, z darmowych PolyLang, a jeśli już, najlepszym w ogóle moim zdaniem narzędziem jest taka wtyczka Linguise. Linguise się pisze, ona też działa na zasadzie translatora, aczkolwiek to nie o Google, bardzo dobrze tłumaczy strony, ale możemy każde jej tłumaczenie edytować. I to w sposób bardzo prosty, no bo logujemy się w swoim panelu, widzimy swoją stronę, klikamy po prostu na dany element na stronie, który chcemy zedytować i wpisujemy tekst, który ma być, nie? I już wpisy tworzone w tej wtyczce, tak jak mówisz, są pod SEO, pod język angielski. Więc jeśli działamy tutaj globalnie, to jak najbardziej. Myślę, że tym właśnie wątkiem możemy zakończyć cały podcast, jeżeli chodzi o temat stron internetowych i tego wszystkiego. Naprawdę mnóstwo konkretów dałeś. Czy może jeszcze chcesz coś dopowiedzieć na koniec? Coś mógłbym powiedzieć. Jeśli chcecie sami sobie stworzyć stronę, to tak zachować właśnie umiar, spójność. Nie dekoncentrować się na pierdołach, zacząć robić, być w tym procesie. Zresztą tak jak i z marketingiem, tak? Nie szukać fajerwerków, tylko sekcja po sekcji, zachowując umiar w kolorach, fontach, białe przestrzenie, jeśli chodzi o ten temat stron. Podobnie z marketingiem, tak? Jeśli nie wiecie, w co uderzyć, zacznijcie robić cokolwiek, a życie, widzowie, zasięgi sami Wam podpowiedzą, co warto robić, tak? To też, ja też zakładając kanał, wiesz, w ogóle nie wiedziałem, w którą stronę tutaj moje życie zawodowe pójdzie, nie? Założyłem go, żeby mieć klientów na usługi, a po roku kasowałem telefon z moich opisów, bo już tych telefonów było tyle, więc nie wiadomo, że tak powiem, w jaką stronę to pójdzie, nie? Może założycie stronę będąc hydraulikiem, a na tyle was to wsiąknie, że za miesiąc kupicie mój kurs, jak zarabiać na tworzeniu stron, bo was to zajara, nie? I to też to, że na przykład jestem w stanie każdą osobę wziętą z ulicy z obsługą przeglądarki na poziomie podstawowym nauczyć tworzyć strony, czy to w kursie, czy w darmowych materiałach, to nie znaczy, że ta osoba też będzie się do tego nadawała, żeby robić to zawodowo. Wszystko jest dla wszystkich, ale nie wszystko jest dla każdego, więc to też po prostu trzeba czuć, nie? Natomiast tak, żeby sobie samemu zrobić stronę dla siebie, jak najbardziej samodzielnie jesteście w stanie bez pisania linijki kodu ogarnąć, korzystając nawet z tego Gutenberga, jest to proste. A powiem Ci, no. Właśnie chciałem Cię jeszcze dopytać o Twoją działalność, ponieważ często zauważam, że powielasz treści. Nagrywasz poradnik, jak stworzyć stronę, a kilka miesięcy później znowu tworzysz taki poradnik. Jak to jest jakieś działanie takie specjalne, się domyślam, więc jak to działa? Po co to robisz? Tak, bo często nam się wydaje, twórcom, że jeśli już mamy na jakiś ten temat nagrany film, no to już wszyscy wiedzą, że my taki film mamy. Tak nie jest. Są osoby, które mnie tam obserwują od jakiegoś czasu dłuższego, kupiły nawet moje kursy, a często mi zadają pytanie, gdzie ja wiem, że mam film sprzed paru miesięcy. I mi tak, wiesz, w pierwszym momencie, kurde, no przecież mam taki film, no nawet mi się nie chciało sprawdzić. A później tak się dopiero łapie na tym, no hola, hola. Ty masz tych filmów 500 i nie ma nikogo, kto by te wszystkie filmy zapamiętał. Ja sam się na tym łapię. Wiesz co, nagrałem miesiąc temu chyba film na temat top 15 wtyczek WordPress. I za chwilę się zorientowałem, że film bardzo podobny, że nie 15, a 10, był miesiąc wcześniej, czyli zaledwie miesiąc i ja już nie pamiętałem. Ja, twórca. A co dopiero osoba, która mnie tam ogląda, nie? Inna sprawa, aktualność. Jeśli mam tutorial sprzed roku na temat tworzenia stron, to w tym modelu już się tyle zmieniło, że nagrywam jeszcze raz, żeby to było aktualne. No a poza tym, no nie ukrywajmy, no po to, żeby tych moich materiałów było więcej, żeby więcej mnie było w wynikach wyszukiwania. I tak to. No. Takie materiały właśnie typu krok po kroku zrobić strony są evergreeny, które zawsze będą żarły, nie? Natomiast, wiesz, tych filmów jest tyle, że nawet jak już te koło, że tak powiem, zatoczę, to te pierwsze filmy już są tak stare, że trzeba je właśnie jeszcze raz nagrywać, nie? Na TikToku też tą taktykę sprawdzam. Jeśli pokazuję jakieś narzędzie, jakąś stronę, to za jakiś czas nagrywam ten sam film, tylko że inaczej. Też w formie eksperymentu, co podziałało, co nie podziałało, co teraz zadziała. I mając, nie wiem, na TikToku też 300 filmów, no to tam nikt nie obejrzy moich wszystkich filmów, tak? Poza tym też algorytm jest inny, więc też nie ograniczajcie się też takim myśleniem, że jeśli już na jakiś temat nagraliście, no to nie. Nagraj to samo, ale inaczej. O tak, kończąc. Właśnie ja na początku swojej przygody z działalnością internetową się tak ograniczałem i zauważyłem, że dużo największych właśnie twórców powiela często treści. I zamknijmy tu już warstwę merytoryczną tego podcastu. Chciałbym teraz przejść do segmentu, który zawsze na koniec występuje. Jest to segment Każda porażka jest lekcją. Polega on na tym, że pytam gościa o jego największą porażkę ostatniego roku, a następnie o lekcje, jakie z niej wyciągnął. I właśnie takie podejście do porażek chcę promować. Porażka jako coś dobrego, coś, co tylko i wyłącznie cię rozwija i sprawia, że prędzej czy później osiągniesz sukces. Więc teraz zapytam ciebie, jaka jest była twoja największa porażka ostatniego roku? Tak, słuchaj Przemku, no całe szczęście odpukać w ciągu ostatniego roku jako takiej porażki nie zaliczyłem. Oczywiście były jakieś tam mniejsze, większe potknięcia. Natomiast ja wychodzę z założenia, że każda porażka, to też tak żeby nie zabrzmiało coachowo, głupio, górnolotnie, jest to okazja zapakowana właśnie w ten papierek, tak? Papierek porażki. I często też na przykład w takiej osobistej formie, tak? Dzisiaj się rozstajemy z jakimś naszym partnerem i nam się wydaje, że to jest koniec świata, najgorszy dzień w życiu, a za 5 lat, wiesz, idziemy do ślubu z inną osobą i ten dzień wspominamy jako najlepszy dzień w naszym życiu, tak? Że o Jezu, jak dobrze, że tak wyszło, jak wyszło. I tak samo jest tutaj w życiu zawodowym. I widzisz, ja tak jak mówiłem na początku, przez 6 lat pracowałem w znienawidzonej pracy po 10 godzin dziennie u człowieka, który mnie w jakiś tam, nie tylko mnie, gnębił, korzystając z tego, że był rynek pracodawcy, więc nie ty, to przyjdzie na twoje miejsce 50, a ty będziesz bezrobotny, tak? Więc, ale dzisiaj, tak jak widzisz, oczywiście dalej temu człowiekowi ręki nie podam, nie ukłonię się, bo zrobił mi wiele krzywdy, ale jak tak spojrzeć na tego człowieka z takiej czysto finansowej, biznesowej perspektywy, to on biznesowo w moim życiu najwięcej wniósł. Nie dlatego, że się od niego tam nauczyłem, tylko że on do takiego stopnia mnie zdesperował, że ja musiałem zacząć działać, tak? Bo gdybym nie miał tej desperacji, gdyby ta woda leciała taka ciepła w kranie, no miły szef, miła wypłata, jest jak jest, fajnie, to dalej bym tam tkwił, tak? W tej strefie komfortu. Natomiast to, że dał mi taką desperację, że nie było po prostu mostów za mną, wszystkie zostały spalone, trzeba było działać, tak? Więc dzisiaj na niego patrzę jak na osobę, która gdyby nie on, to dzisiaj by nie był w tym miejscu, w którym jestem. Więc też jeśli na takim etapie jesteście gdzieś tam bezrobotny albo na etacie, albo gdzieś Was w inną stronę kręci, to zobaczcie na moim przykładzie, że naprawdę z dużego gówna można wyjść, tak? A za parę lat za to gówno będziecie wdzięczni, bo gdyby nie to gówno, to dalej byście sobie tam gdzieś, wiesz, zawsze ożywczy chłodek jest lepszy jak ciepły smrodek. O, i tak może skończymy. Także zaczęliśmy, no. Zaczęliśmy inspirująco i tak właśnie też kończymy. Podałeś w całej rozmowie mnóstwo konkretów, mnóstwo wtyczek, mnóstwo narzędzi i teraz zapytam Cię, gdzie widzowie Cię mogą znaleźć, jeżeli chcą więcej, bo masz swój kanał, masz inne platformy. Czy mógłbyś coś o nich powiedzieć? A to na pewno podlinkujemy. Podlinkujemy tutaj. Mam. Jest kolejne fajne narzędzie, które też podam. Link.tree. Świetne narzędzie do robienia właśnie takiego drzewa linków, tak? Dosłownie w 5 minut jesteście w stanie wyklikać, bo niektóre social media jak Instagram no, mają swoje ograniczenia, gdzie nie możemy wstawić w bio tych linków. Natomiast sobie tworzycie taką stronę w 5 minut, wstawiacie tam swoje zdjęcie, swój kolor, linki do swoich social mediów i wysyłacie taki link, gdzie ktoś wchodzi i ma przyciski do Waszej strony, do wszystkich Waszych social mediów, tak? Generalnie na YouTubie to jest mój główny kanał mojej działalności, wpisując moje imię, nazwisko Dariusz Pichalski, u Przemka w tytule to będzie moje imię, nazwisko, więc wpisując łatwo znaleźć, tak? Zapraszam. Także i jeszcze jedna rzecz tutaj dla Twoich widzów, wpiszemy też w opisie kod rabatowy na wszystkie moje kursy. Nazwiemy ten kod, jak nazwiemy? Może Ty, Przemek, coś zaproponuj. Przemek. Coś łatwego. Przemek. No i bardzo dobrze. Nazwiemy kod rabatowy o treści Przemek. A jakiej będzie to wielkości rabat? No to trzeba wejść i wpisać kod, żeby się dowiedzieć. Nie zaskoczyłeś, nie spodziewałem się tego. Też się nie spodziewałem. Oczywiście linki zostawię w opisie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Nie dość, że bardzo szybko udało nam się zgadać, to jeszcze rozmowa wyszła naprawdę świetnie. Dziękuję. Dzięki, Przemku. I do zobaczenia może za jakiś czas. Hej. Siema. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca. A na pewno przypnę Ci serduszko. Jeżeli masz dobry dzień, to zostaw również lajka, czyli łapeczkę w górę oraz subskrypcję. W ten sposób wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Książka ukazała się w formie dropu i wyszło tylko 100 egzemplarzy. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie swoją drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat mojego rozwoju, przedstawiając praktyczne narzędzia i wskazówki. Jeżeli chcesz zamówić tą książkę, to napisz do mnie na maila podanego w opisie. W opisie znajduje się również cała strona poświęcona tej książce, a także darmowe fragmenty.